naszym 19. posiedzeniu Rady Dzielnicy Czechów Północny. Każdy z Państwa otrzymał proponowany porządek obrad, dlatego chciałbym zapytać, czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli uwagi nie ma, nie widzę, to w takim razie rozumiem, że zostaje on w takim sposób, jaki został prezentowany. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zatwierdzenie protokołu z poprzednich posiedzeń Rady Dzielnicy. Czy ktoś z Państwa przyda jakieś uwagi, chociaż jak zwykle są te protokoły doręczane? Za chwilkę, zaraz będę. Porządek obrad. Nie wiem, czy głosować, skoro nie ma uwag. To dobrze, w takim razie przegłosujmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku posiedzenia w taki sposób zaprzedstawiony? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. Wszyscy, więc jednomyślnie 11 osób. Dobra. I punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej posiedzenia Rady Dzielnicy. Chciałem zapytać na razie ogólnie, czy do którego z protokołów... Jeden jest. Ten? Jeden. Ja się dobrze, to 17. Tak. Dobrze. No ja się w takim razie... No wiadomo, nie tam nie da, ale na następny będą dwa. Dobra. To jest protokół z czerwca. Z czerwca. 13 posiedzenia. Czy na budżetów, nie? Znaczy, dobrze. A ten sprzed dwóch tygodni zatwierdzimy na dwa, na następny. Ten dzisiejszy i ten sprzed dwóch tygodni. Dobrze. To w takim razie, czy są uwagi do protokołu z 17 posiedzenia Rady Dzielnicy Czechów Północnych? Jeżeli uwag nie ma, to w takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 17 posiedzenia Rady Dzielnicy? Proszę o podniesienie ręki. A ty nie masz uwagi? Dziękuję. Kto jest przeciw? Przepraszam. To sika nie ma. Dziękuję, kto się wstrzymał. Jedna osoba była wstrzymała. Się za. Dobra, nie, ale... Także to było się... Ale tak zawsze miał jakieś uwagi. Jedna osoba. A przecież ma... Dobrze, a więc... już przechodzimy. W takim razie, skoro protokół został zatwierdzony, został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Dyskusja na temat spraw dzielnicowych oraz rezolucji budżetowych 2018 rok z terenu dzielnicy z udziałem radnych miejskich, ale akurat tego nie ma, więc nie ma się. Nie, no to właśnie to jest w tym punkcie. No dobrze. Ja chciałem, jeśli można. Bo tak, proszę Państwa, radnych zaprosiłem na 18.30, żebyśmy sobie parę. Ja chciałem jeszcze parę informacji, bo ostatnio było bardzo dużo spraw takich zaciętych, nie? Ja tylko chciałem króciutko naprawdę trzy ważne sprawy powiedzieć i powiedzieć, jak ja sobie wyobrażam to spotkanie dzisiejsze z radnymi. Ja sobie go wyobrażam trochę inaczej niż ostatnio. A mianowicie zacznę od tego drugiego. Proponuję, żeby nasze dzisiejsze spotkanie wyglądało, żeby podzielić się na trzy części. To znaczy w pierwszej części byśmy podyskutowali, ja to Państwu wszystkim skserowałem, ale to zaraz powiem, o uwagach do projektu, o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nie będziemy wałkować już górek czechowskich, bo to już wiadomo, że ten, natomiast byśmy zwrócili im uwagę i w ogóle byśmy podyskutowali na ten temat, to o czym na temat właśnie tego grzebowiska dla zwierząt, nie? Już pomijając tam, bo myślę, że ten, że cmentarz nie jest tak kontrowersyjny jak to grzebowisko. Nie wiem, czy oni wszyscy wiedzą, bo ja na przykład dzwoniłem też do pana radnego Banacha, zwróciłem uwagę, to powiedział, że się tym zainteresuje, nie? Dopiero także rozmawiałem z nim, także też ja obrzmiłem wszystkich radnych. Także zobaczymy, to o studium, o tym grzebowisku byśmy porozmawiali. Druga część by była standardowa, czyli omówilibyśmy, ja myślę, że może wszystkich bym nie omawiał, ale najważniejsze, bo każdy z nich dostanie ten wykaz, omówilibyśmy wnioski do projektu budżetu miasta na 2018 rok, no i ze standardową prośbą jako litowicowi, żeby zgłaszali to na komisjach. I trzecia część to by były pozostałe rzeczy, czyli każdy z nas ma tam, wiadomo, zawsze jakieś pytania. Ja tam szczególnie jeśli chodzi o, tutaj mam trzy pytania, jeśli chodzi o przetarg i o w ogóle remont ulicy Żywnego, tego żelazowej woli. Dlaczego ja mówię Żywnego? Może chciałbym, żeby znowu... Bo Żywnego też jest... No, natomiast i to takie wszystkie pytania, tu Arek na pewno też będzie miał
pytania odnośnie i odnośnie tej... Chcę absorbować swoją osobą. Nie, no właśnie bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tak to bym widział, nie? Takie trzy części. Ja na początku o tym powiem, nie? Że, żebyśmy się tego trzymali, żeby ten. I tutaj miałbym prośbę, szczególnie osoby, mówię, z, tutaj z Choin, żeby troszkę tak nie wyręczyć z tym wprowadzeniem, jeśli chodzi o to drzewowisko. Ale to znaczy nie tylko Choiny, no bo tutaj wszystko. Tak, ale znaczy no, cały, tak, tak. Ja sugerowałem to tak, więc zanim ja sugerowałem wszystkim te propozycje tych uwag do projektu studium z naszego spotkania z panią prezes Niebrzydowską ze spółdzielni Choiny. To oczywiście są dwa punkty. Jeden punkt dotyczy drzewowiska i popylarni, to co, o czym dzisiaj chcemy dyskutować. I drugi dotyczy cmentarza. No to wiadomo, że skupimy się i też to rozdam. To jest tak oczywiście, no nie każdy mieszkaniec, który składa uwagi do studium, złożył akurat takie uwagi, ale mówię, ale to było tak powielone. Także ja może bym puścił, dobra? Korzystając z okazji, proszę Państwa, ja się jeszcze zerknąłem na rysunek mapy, który de facto jest integralną częścią tego studium, czy projektu studium. I tam, Szanowni Państwo, tego nie ma w treści studium, ale jest umiejscowiona ta spawialnia zwłok tylko i wyłącznie na terenie przy ulicy Zagorodnicza i Brzosowy, tak? Bohaterów Brzeskich. Natomiast ta druga alternatywna lokalizacja między ulicą Dobrzym Kowo i Brzosowo Torowo, tak mówiliśmy w poprzednim, tak, no, się tu różni. Tam jest ta alternatywna lokalizacja, a wyłącznie drzewowiska. Tam nie ma mowy. Nie ma rysunek na planie wpisanej czy wrysowanej z popielarem. To jest dosyć istotne, bo no tak. Tekst tego nie tak wprost nie mówi. Tam mówi się o, pamiętam, dotrzemy do tego. Ale gdzieś jest, gdzieś ktoś musiał, bo ja byłam w urzędzie i ten pan, który odległość mi mierzył do z osiedla Choinki do pismenki, tak, że Bowiska, to on to wiedział, że tam raz. Nie, to jest. I nie powiedział, że cmentarz, tylko spokojnie. Tak, i oni to wiedzą. Natomiast tej spopielarni nie ma w tym alternatywnym punkcie. Tam nie ma tylko tutaj było. Dobrze, proszę Państwa, to o tym w pierwszym punkcie podyskutujemy z radnymi, natomiast w drugim punkcie będziemy, myślę, że to tak standardowo, ja omówię te wnioski nasze do projektu budżetu. Część to oni znają na pamięć, nie, bo już tak nie będę się rozgadywał jak zwykle, tylko może tam powiem krótko. To się ostatnio się tam sporo zmieniło, bo sporo żeśmy wykreślili, też to jest inna rzecz. I tutaj też tutaj skierowałem tutaj Państwu też, żeby każdy miał to też rozdane. To wnioski do projektu. Dobra. Ja to tak, że tak powiem, ściśniłem, żeby na jednej stronie wszystko. Wszystko było. Dobra, jeszcze. Arek, ty masz? Dobrze, wszyscy mają. Okej, dobra. To tak, to na te trzy części podzielimy sobie i tak proponuję się tego trzymać. I jeszcze, zanim radni, ja jeszcze chciałem parę, dosłownie króciutko, tak nawiązując do naszego ostatniego posiedzenia sprzed dwóch tygodni, gdzie tam było sporo tych spraw, ja tam sporo tych odpowiedzi na pisma i tak dalej, ale chciałbym zacząć od jednej kwestii, a mianowicie kwestii tych 50 tysięcy, tak jak Państwo pamiętacie, okazało się, że jest wszczęte postępowanie zwrotowe, nie? Na tej działce przy szkole 43 i w związku z tym nie może być wykonany ten chodnik. No my ostatnio przeznaczyliśmy to na, znaczy zdecydowaliście Państwo o tym, żeby przeznaczyć na zmianę podłoża przy tych urządzeniach Street World Park Line, nie?
które zrobiliśmy w zeszłym roku. I teraz ja od razu po tym wystosowałem tam pismo do pana dyrektora Dziuby, rozmawiałem tam z pracownikami i do końca tego tygodnia, dzisiaj jeszcze dzwonił pan, rozmawiałem z panem kierownikiem Węgrem, do końca tego tygodnia mają mi podać wycenę tego, czy te 50 tysięcy wystarczy, czy nie. Według ich szacunków wystarczy, ale umówiłem się w ten sposób, w związku z tym, że nam została ta końcówka 8 tysięcy z rezerwy, umówiłem się w ten sposób, że do końca tygodnia będę miał informację. Jeżeli trzeba będzie dołożyć, no to chciałbym dzisiaj taką otrzymać od Państwa taką zgodę, żeby po prostu, jeżeli będzie jakaś kwota do rzucenia tam do tego podłoża, to żeby uruchomić tą kwotę. Nie? On powiedział, że raczej nie, ale to no, teraz jest ciężko z wykonawcami, nie, i różnie bywa z tą wyceną. To jest jedno. Ja chciałem jeszcze przypomnieć, także do końca tego tygodnia, na dzisiaj nie mam tej informacji. Jak będzie trzeba, to zwołamy się szybko posiedzenie i to ustalimy. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że ostatnio żeśmy mieli propozycję wykorzystania tych 8 tysięcy i te, co ja wynotowałem, te, co tutaj, o których dyskutowaliśmy, to było tak. 3 tysiące, przedszkole 37. Mieliśmy wniosek na te mistrzostwa bike polo, nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Taki był tego to było Kuba Stowarzyszenie, tak? Ja to mam. Klub sportowy. To tam wychodziło tam 3 tysiące przedszkoło. I była propozycja montażu co najmniej jednej stacji do naprawy rowerów. I do tego, z tego, co Kuba podawał, tą wycenę z budżetu obywatelskiego, to 4 tysiące. I teraz ostatnio umawialiśmy się tak, że jeżeli nie trzeba będzie dokładać do któregoś z zadań, czyli do oświetlenia lub do zmiany podłoża, to my zajmiemy się tym. No na dzisiaj nie wiem tego do końca tygodnia. Także nie wiem, jak Państwo proponują, jak robimy, czy dzisiaj ewentualnie coś ustalimy, czy poczekamy, aż będę miał... To otwiera dyskusję w tym przedmiocie, odnośnie tego... Ja chciałem tylko jedną rzecz, bo wbrew pozorom nie jest za dużo czasu, nie ma za dużo czasu, nie? A mamy te 8 tysięcy, no te trzy propozycje są. Ja myślę, że jeżeli mielibyśmy coś, ja sobie tak wyobrażam, jeżeli mielibyśmy coś dzisiaj ustalać, to ja proponuję, żeby tak, jeżeli trzeba będzie, żeby Państwo mi dali tak, no, wolną rękę, znaczy może nie wolną rękę, tylko chodzi o to, że jeżeli okaże się, że trzeba dokładać do podłoża, to żebym uruchomił tą żeby kwotę, którą, po prostu już tak, bez tą kwotę. Potrzeby złożenia. Natomiast jeżeli będzie trzeba dokładać do podłoża, to podzielimy pozostałą kwotę na następnym posiedzeniu. Nie? Dobra, jeszcze w tej chwili... A jak nie, no to dzisiaj możemy. Ponieważ tutaj Kuba chce zabrać głos, także proszę Kuba. Znaczy, na przykład, no wiadomo, że nie wiadomo kiedy się dalej później spotkamy, no to można przegłosować te wnioski, projekty i ewentualnie zrobić tak, że jeżeli trzeba będzie dołożyć, to... Tak, tylko ten wniosek przewodniczącego jest taki, żeby jak gdyby... scedować na zarząd możliwość dysponowania tych 8 tysięcy w przypadku, gdyby trzeba było dołożyć tego podłoża, żebyśmy nie musieli tylko na tę potrzebę zbierać rady. Osobiście myślę, że to rozsądne. W ciągu 2-3 dni będę miał dokładnie cenę, nie? Tego. Tak, a później, jeżeli przypuśćmy, dołoży się, przypuśćmy obrazowo, ja tak to rozumiem, 2 tysiące zostanie 6, to później te 6 będziemy rozbudować. Tak zrozumiałem, tak? Tak, tylko że tak, tylko że nie do końca, bo ja miałem jeszcze pytanie do Państwa, mam właśnie to też trzeba zdecydować, czy jeżeli tak będzie, jeżeli okaże się, że nie trzeba będzie dokładać nic, że zostaje nam 8 tysięcy, to wtedy, czy dzisiaj byśmy tak, ale już na, dzisiaj byśmy ustalili, na co ja mam to uruchomić, nie? Czy będziemy się jeszcze raz zbierać? Znaczy zbierać możemy się no, niekoniecznie tylko dla tego jednego punktu, bo to bez sensu, żebyśmy się dla jednego punktu zbierali, nie? Ale no mówię, ale no pytanie zasadnicze jest, czy jak...
No otwieram dyskusję, jeżeli Państwo macie. Ja jestem za tym, żeby to dzisiaj ustalić. Tak. Czyli ja też. Pierwsza rzecz to, że dokładamy, jeśli potrzeba. Natomiast pozostałe na co ewentualnie. I ja popieram oczywiście te rowerowe kwestie pana, także. A te 3000? Moja odpowiedź była, że jak jeżeli na przykład będzie czas ktoś wyłożyć, to jak wlepamy na przykład nie wiem, 6 czy 5 czy 7 tysięcy, podzielić dzisiaj i wtedy, żeby można było to. Dobrze, ja to zanim postawię wniosek, na który będziemy głosować, ja to widzę tak, już woli wyjaśnienia. Tak jak postawił, powiedział to Kuba i Piotr. Czyli tak, cedujemy na zarząd możliwość rozdysponowania dołożenia z tych 8 tysięcy kwoty, która jest potrzebna do zrobienia podłoża, zakończenia tego podłoża. Jeżeli jest to nie jakaś kwota X, to dzisiaj również ustalimy sobie, co w pierwszej kolejności, drugiej i trzeciej, a jeżeli coś by z tego później, i oczywiście jeżeli się zmieści pierwszy projekt, drugi, czy to w porządku, jeżeli przypuśćmy tylko jeden z nich, też w porządku. A co w sytuacji, jeżeli się nie zmieści żaden, ewentualnie no jakaś tam kwota? Proponuję, jeżeli zostanie jakaś resztówka, no to już zostanie naprawdę jakaś tam kwota, taka niewielka, to myślę, że na następnym posiedzeniu, tam w drugiej połowie października, czy ten możemy to podzielić i to... Albo, jeżeli tak, albo od razu możemy scedować też w ogóle na zarząd, jeżeli zmieni jakaś tam mała... Nie, no wolałbym nie. Jeżeli wolałbyś nie, no to nie ma sprawy. Dobrze, proszę Państwa, więc wniosek jest taki, jeszcze raz powtarzam. Głosujemy nad scedowaniem na zarząd Rady Dzielnicy możliwości rozdania 8 tysięcy w kwocie potrzebnej do realizowania tego podłoża i w pozostałej części będziemy ustalać dzisiaj, który jest z tych innych kosztowności, priorytetowy, drugi, trzeci, żeby to pozostało kwot na niego. Dobrze, czy wniosek jest jasny dla wszystkich? Jeżeli wniosek jest jasny, to przystajemy do głosowania. Kto z Państwa za przyjęciem tak postawionego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Także jednogłośnie został przyjęty taki wniosek. A więc, no już sam przecież się rozumiem, że zostało to scedowane. No to teraz przechodzimy do dyskusji nad kolejnością tych naszych zgłoszeń, co w sytuacji, jeżeli ta kwota zostaje. Proszę oddać. Ja może króciutko, bo tak. Zaraz znajdę tylko te... Otwieram dyskusję po tym przedmiocie teraz. Tak, tylko ja dwa słowa powiem wcześniej. Tak, jeśli chodzi o przedszkole, znalazłem tutaj najpierw klub sportowy Bike Polo. To ostatnio Kuba przyniósł ten wniosek. To pamiętaj, to ja odczytywałem go cały. Przeczytam, bo tak, oczywiście klub sportowy Bike Polo Lublin współorganizował w zeszłym roku ten międzynarodowy turniej Bike Polo w ramach Lublin Sportival i Mistrzostwa Polski w Bike Polo. To ja sam oglądałem, to naprawdę fajna impreza na tym boisku do bike polo, które jest na terenie szkoły 43. Natomiast oni zwracają się z prośbą o wsparcie organizowanych przez nich zawodów Mistrzostw Polski bike polo, które będą 7-8 października. I to trzeba by było teraz już szybko, ewentualnie przez Wydział Sportu, ja musiałbym się dowiedzieć, komuś tą kwotę. Oni tutaj wnioskują o, tak w skrócie, bo nie będę czytał, oni tutaj się oczywiście chwalą. W celu organizacji turnieju chcielibyśmy zapewnić zawodnikom wyżywienie, tutaj wyliczyli 1260 zł, zaplecze sanitarne 280 oraz nocleg 1680. To jest razem 3020 zł. I teraz to jest jedna rzecz. Natomiast następna, to co ostatnio ustaliliśmy, bo nie wiem, być może coś Państwo mają jeszcze. To druga sprawa to było wniosek przedszkola 37. To jest przedszkole, które sprawdziłem. To jest z osiedla Szymanowskiego przedszkole. Nigdy nie wnioskowało do Rady Dzielnicy. Przejrzałem te wszystkie segregatory, nie było żadnego wniosku. Zresztą rozmawiałem z panią dyrektor, ona się niedawno dowiedziała, że w ogóle jest taka możliwość, że jest. I pani dyrektor wnioskuje o sfinansowanie z rezerwy zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego dla dzieci. I tutaj, tutaj jest oczywiście opis dokładnie, że środki, które otrzymuje placówka oraz wpływy od rodziców są niewystarczające na wszystkie potrzeby i tak dalej.
i wnioskuje o 3000 zł, nie? To jest drugi. Trzeci to był wniosek Kuby. Kuba wnioskował w ogóle wcześniej, przysłałeś mi na maila, wnioskował tam o 4 stacje do naprawy rowerów, które zgodnie z wyceną do budżetu obywatelskiego, jeden montaż takiej stacji do naprawy rowerów kosztuje 4000. I tam wysłuchałeś o 4. Ja myślę, że tak ostatnio, tak jak Państwo pamiętacie, ustalaliśmy, że jeżeli byśmy wykorzystywali to jedną stację, byśmy w którymś punkcie, no tam padała propozycja, żeby tutaj w punkcie tym, gdzie jest na przyżywnego. Przy poczcie przyżywnego, żeby jeżeli okaże się, że to się tam sprawdzi i tak dalej, to możemy w przyszłości, nie wiem, możemy w innych punktach na Czechowie też taką stację. Ja widziałem tam w internecie, patrzyłem też te stacje. To jest fajna sprawa, bo to mówię szczerze, bo to nie tylko rowerzyści mogą korzystać. Oczywiście tam systemy antykradzieżowe są, no te narzędzia są, że tak powiem, w cudzysłowie przywiązane do tej stacji, nie? Ale można i podpompować i wszystko robić. Także to są takie propozycje. Oczywiście łącznie, proszę Państwa, to jest 10 tysięcy. Natomiast musimy zdecydować łącznie, jeżeli byśmy chcieli wszystko sfinansować. Natomiast no, wiadomo, do mistrzostw bike polo możemy dofinansować na przykład część. Jakieś część, czy wyżywienie, czy tak samo zakup zabawek dla przedszkola i sprzętu sportowego. Nie musi być 3000, może być 2000, może no to są te trzy propozycje, które ostatnio były. Nie wiem, chyba, że ktoś a tam jeszcze była propozycja z 75 dokończenie chodnika. Tak, ale ostatnio mówiliśmy też, że to jest ze względu na procedury. To raczej w tym roku może. Nie, no w tym roku nie. Nie, ale to będziemy. Nie, to ja pamiętam, to będziemy proponować, my jako zarząd też będziemy proponować to dokończenie chodnika na przyszły rok z rezerwy. To dokończy, bo spółdzielnia dokończy w drugą stronę. Do fitnessu. My dokończymy. Aha. To znaczy, będzie wzdłuż, wybudujecie, to będzie... bo to jest. No, bo myśmy wybudowali ten kawałek od bramki do wjazdu, a teraz zrobimy od bramki do wjazdu. Wiem, bo moja córka tamtędy chodzi do szkoły, to jest bardzo dobry... No ale to temat na drugi rok na razie. No to myślę, znaczy to jest stricte. Tylko ja mówię teraz o tych propozycjach, które ostatnio były, żeby... O teraz, bo tak, proszę Państwa, nie będę się powtarzał, ja mówiłem o tych procedurach, które są, jeżeli tam wiadomo, przesunięcia w budżecie i tak dalej. Dobra. Są takie trzy propozycje i teraz no ja to z mojej strony. Dobra. Czy ktoś z Państwa zabrać w tym temacie głos, bo musimy przecież ustalić co pierwsze, co drugie, jakieś propozycje. Ty pani Wieczorzewska miała na początku propozycję, tylko... Ja proponowałam jako stację stację naprawy rowerów. Dobrze. A może pierwsze zwykłe przedszkole, dlatego że w rowery teraz się skończą. Jest zima, ale przed zimą mogą reperować jeszcze. Jak dzieci poszły, dopraszam, że przedszkole troszeczkę się spóźniło z tym naszym tym. Ja nie mam nic przeciwko przedszkolom, ale co roku dajemy bardzo dużo pieniędzy na szkoły, na przedszkola. Teraz to jest takie... nic od tej nie dostawało, bo nie wnioskowało. Ja to nie, bo nie wnioskowało, tak jest. Jeśli chodzi na zabawki, to rozumiem, ale jaki sprzęt sportowy dla przedszkola? O piłki mogą być. Nie, no to przedszkola to nie ma problemu, tych drobiazgów to można nakupować. Ale sprzęt sportowy jakoś tak wiemy. Bo oni to mają takie pytanie, bo ostatnio chyba na waszym osiedlu przedszkole, co Piotr fundował piłki. Właśnie. Przewodniczący fundował piłki. Ze swoich. Ale ja fundowałem piłki jako nagrody, bo to były mistrzostwa wszystkich przedszkoli z Lublina, akurat się odbywały w tym przedszkolu. Nie, bo były tam eliminacje wcześniej i tam były finały. Ufundowałem piłki dla zwycięskiej drużyny. Ja skłaniam się do tego, żeby większość osób skorzystała z tego, dlatego też stąd ta moja propozycja, żeby to były stacje naprawy rowerów. To jest bardziej takie konkretne i bardziej potrzebne u nas na Czechowie, ponieważ nie mamy takiego rzeczy. Ja jeszcze mam pytanie do Kuby, bo ja szczerze powiem nie zwracałem się, nie rozmawiałem z zarządem Drugi Mostów na temat tej stacji naprawy rowerów, bo ty rozmawiałeś tam, czy oni to wykonają, czy żeby nie było tam jakichś Jak wstępnie się gdzieś tam
Zakładałem się chyba bodajże w grudniu czy w styczniu na przełomie roku, nie było problemu. Nie było problemu, no to dobra, dobra. Dobra, ty pani chciałabym już poszukać. Ja się tak zastanawiam, bo to są takie w gruncie rzeczy trzy punkty, o których rozmawiamy. No dobrze byłoby je zrealizować, ale może jakoś trochę, może te słowo pokombinujemy, że dobrze. Troszkę mniej, podzielimy trzy. Chociaż czasami jak myślimy, że czegoś dodamy, a może akurat wyjdzie 48, 50, no tak. To tak żart. I zostanie nam 10. Może zostawcie rowerów i to przy szkole się udałoby zawalić no, jedno i drugie. Ten problem, który pan Kazimierz napomknął, ponieważ szanowni państwo, no wydaje mi się, że to tak bardzo połączył nie wiem, to jakieś stowarzyszenie jest, tak? To jest kluczowe. No ja rozumiem, że bez tego naszego dofinansowania te mistrzostwa tak się właśnie o tym miałem. Więc wydaje się, że przy takiej skromnej kwocie 8 tysięcy może po prostu zróbmy tak, że przeznaczmy te 4-3 tysiące na te powiedzmy 4 tysiące, tak? Rozumiem, stacje. No i te 3 tysiące na to przedszkola i 1000 zostaje, tak? To tak. No więc tu też jest wątpliwość, ewentualnie nie wiem na jakim. Nie, ale my mamy ustalić, kto która rzecz w pierwszej kolejności, a po prostu. Znaczy, to ja wnioskuję o te dwie rzeczy, a trzecia rzecz. Wniosek twój jest jaki, powiedz mi tak konkretnie. Żeby dofinansować te dwie sprawy bez bajpolu, bo to i tak się odbędzie. Rozumiem, że organizatorzy z tego stowarzyszenia są już na takim etapie, że no jest wrzesień. Mistrzostwa są zaplanowane na październik, więc fundusze mieć tak czy inaczej muszą, a najprawdopodobniej już mają. Ja myślałem o innej rzeczy nawet, bo jakby nie było, jest to klub stowarzyszenie, mielibyśmy ich dofinansować, a jak one pewne, że te pieniądze poszłyby na to, co oni też chcieli, bo jestem ciekawy, chciałbym na przykład rozliczenie, żeby nam przedstawili później, prawda? Żebyśmy wiedzieli na przyszłość. To znaczy, oni przedstawią, no tak, ja sobie tak wyobrażam to, bo tak, my nie, jako sami nie możemy uruchamiać, musimy przez jakiś wydział, przez tak jak my na przykład kwestie biegu Czechowskiej Piątki załatwiamy przez Wydział Sportu, nie? Że Wydział Sportu i Turystyki, on zleca pewne rzeczy, nie, czy tam ten, i dopiero tak samo tutaj też Wydział Sportu. Proszę. A to nie jest przypadkiem tak, że na przykład jak wydział, no to jest jakaś umowa, bo to jest umowa. O przekazanie środków i to jest stowarzyszenie, bo jest jakiś czas na realizację. Ja tak patrzę się pod kątem klubu u nas jak jest i później po prostu jest kontrol przychodzi, czy kontrola przychodzą kontrolować, czy były środki wykorzystane do tego celu. Jak nie, no to jest zwrot. Kuba chciałeś znaczy, no to faktycznie w przypadku tej Czechowskiej Piątki, jak to było, bo to jest korpus, w ten sposób, ale było tak, że ja po biegu w ciągu dwóch tygodni od biegu musiałem złożyć sprawozdanie i musiałem po prostu pozostało na co zostało, że tak powiem, co z tej kwoty było zrobione. Dobra, więc na tę chwilę mamy wniosek tak. Pani Lucyny jako pierwszy priorytetowy stacja ta do naprawy, dwójka i później przedszkole, tego zrozumiałem, tak? A jeżeli tutaj drugi wniosek jest Arka, też stacja i przedszkole. Czy to są, rozumiem, zgodne dwa? Bo tam chyba nie pamiętam, czy nas padło przedszkole. Czy u pani również jako drugi po stacji tej kuby padło przedszkole? Nie, ja nie mówiłam. Nie było, tylko tak myślałem. Tylko mówiłam o tej stacji. Ale dobra. Oczywiście, jeżeli będzie na jedną z tych stacji i zostaną pieniądze, to oczywiście nie. Ale zostaną jeszcze. Dobra, u ciebie też stacja pierwsza w całości, a później. Dobra, czy jeszcze jakieś wnioski? Jeżeli by na przykład bajkolo nie zostało, że tak powiem, środków od nas, to też ja bym
wnosił, że tak powiem, jeżeli to jest pismo do nas, czy tam do rady, czy do rządu, żeby była jakaś oficjalna informacja. Odpowiedź dla nich, ja się zobowiązuję, że do nich jestem w stanie to przekazać z ewentualną informacją, że jeżeli chcieliby na przykład na przyszły rok, to nie wiem, niech się zgłaszają w grudniu czy w styczniu. W styczniu najpóźniej. Tak, w styczniu najpóźniej, żeby złożyli jakieś też pismo, czy ja mogę przekazać, czy nie. Pocztą prześlę. Chyba, żeby proszę Państwa zrobić tak, że te trzy propozycje ująć, tylko że przedszkole w pełnej kwocie, stacja do naprawy roperów w pełnej kwocie, a to zostanie, czyli zostaje 1000 zł przekazać na mistrzostwa to jest ten dalej idący. I żeby tego wiadomo, że i tak, jeśli chodzi o stację i przedszkole, to jest mój wniosek. Dobra, to jest trzeci wniosek, Piotra. Dobra. 4000 to jest zakup stacji plus łąka. Dobra. Jeszcze dopytuję i panią Lucynę i Jarka. Państwo również są za tym, żeby stację w całości i przedszkole w całości, tak? Może w takim razie ja. Panie przewodniczący, ponieważ najbardziej taki wniosek. Daleko idący, więc to będzie jako pierwszy głosowany. Ale ja chcę ustalić, czy są inne wnioski, które się różnią, bo jeżeli nie, to w ogóle jest jeden. Nie różnią, tylko po prostu nie. Ja wiem, no, ale muszę dopytać. No. Proszę Państwa, to jest końcóweczka taka, którą musimy podzielić. Dobrze, czyli wychodzi na to, że mamy tak naprawdę jeden wniosek. Dobrze, więc proszę Państwa, tak. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku następujący, iż jako pierwsza inwestycja zostaną pieniądze, będzie postawiona stacja, druga to będzie pilotowane z przedszkole w pełnych kwotach. Przedszkole 37. Tak, przedszkole 37 dofinansowanie i obie w pełnych kwotach. Taki jest mój wniosek. Kto z Państwa w takim razie jest reszta? Mój wniosek był taki, że to co zostaje, czyli tam te 1000 zł, żeby dofinansować mistrzostwa. Dobrze, czyli taki jest najdalej idący wniosek i taki też głosujemy. Powtórzymy jeszcze raz. Pierwsza stacja, drugie przedszkole w pełnej kwocie, to zostanie na obrach polo. Kto z Państwa za przyjęciem takiego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie 12 osób jest. Tak ustaliśmy. Dobrze, to dziękuję za głosowanie. Że teraz to byśmy realizowali punkt 5. Mogliśmy to przełożyć. Nie, ja jeszcze mam parę informacji, ale to już... Już zostawmy, żeby nie ten. A chcesz teraz... Ja jeszcze, w związku z tym, że już tutaj widzę. Pani radna przyszła, zaraz pozostali radni będą, to ja proponuję zrobić przerwę. Ja jeszcze mam jedną rzecz związaną z mieszkańcami ulicy Dereckiego, tam napisali, ale to bym w tym punkcie 5, to tylko jedno. Już więcej byśmy już nie... Dobra. Dobrze, więc proszę Państwa, zrobiłem teraz chwilę przerwy, trudno będzie się trwało z 5-10 minut, tak. I witamy Panią Radną. Dziękuję. Dzień dobry. Wśród nas, także zaraz rozpoczniemy. Dobra, resztę są już po tym. Dobra, więc... Przystępujemy do posiedzenia po przerwie. Witam Państwa przybyłych, zarówno gości, jak i Państwa, przede wszystkim Państwa radnych z Rady Miasta Lublin. Będziemy realizować punkt 4 naszego posiedzenia, to jest dyskusja na temat spraw dzielnicowych oraz propozycji budżetowych na 2018 rok w terenu dzielnicy. To może przekażę tutaj głos. Proszę Państwa, witamy wszystkich Państwa. My wcześniej ustaliliśmy sobie taki krótki scenariusz, żeby wszystko tak według planu szło. Ustaliliśmy sobie taki krótki scenariusz spotkania z Państwem. Podzielony on jest na trzy części. Pierwsza sprawa to chcielibyśmy sobie porozmawiać o projekcie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nie będziemy wbrew pozorom, że tak powiem, tutaj wałkować górek ciechowskich, tylko będziemy, bo o górkach powiedziano już chyba wszystko, albo może prawie wszystko. Natomiast chcielibyśmy zwrócić uwagę na inną, z punktu widzenia Czechowa Północnego, istotną rzecz. To jest pierwsza rzecz. Druga, w drugiej części podyskutujemy sobie o naszych wnioskach do projektu budżetu miasta na 2018 rok. Część z Państwa niektóre zna na pamięć, także ja nie będę mówił, nie będę ich omawiał tak szczegółowo, ja rozdam oczywiście
powiem o najważniejszych. I trzecia część będzie dotyczyła spraw tak zwanych pozostałych, których jest, chcielibyśmy Państwa tam i dopytać, i pewne rzeczy zasygnalizować, takie mniej lub bardziej sporne. Ja tutaj Pani Radnej Jaśkowskiej już dałem materiały, a tutaj Państwu bym jeszcze dał do dzisiejszej dyskusji. Proszę Państwa, to jeśli chodzi o, ty masz to, nie? Tak, no, tak. Jeśli chodzi o studium, to dałem Państwu taki przykładowy, ja skserowałem przykładowy wniosek z uwagami do studium dotyczący, ja może zrobię taki króciutki wstęp, czego dotyczący, co jest tutaj kontrowersyjnego. Akurat ten wniosek dotyczy dwóch spraw, a mianowicie lokalizacji cmentarza. Ta sprawa nie jest może jakoś tak super kontrowersyjna, o niej dzisiaj tam może nie będziemy mówić. Natomiast druga kwestia jest na tyle bardzo kontrowersyjna, że no uruchomiła, że tak powiem, sporą część mieszkańców, w szczególności osiedla Choiny i osiedla Szymanowskiego, bo ich najbardziej to dotyczy, a mianowicie studium. Obecny projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszcza, w granicach Czechowa dopuszcza, wprost jest wpisane, tam dopuszcza w granicach Czechowa Północnego budowę grzebowiska zwierząt i skopielarni zwłok zwierząt. I tutaj chciałbym, żebyście mi pomogli, ja tylko pokażę. To mniej więcej, jeśli chodzi o to, jak spojrzymy na mapę, tutaj mamy ulicę Bohaterów Września, tutaj ulicę Zelwerowicza, zgodnie z zapisami studium, te dwie kwestie miały być zlokalizowane w tym miejscu. Znaczy zlokalizowane, no wiadomo, studium jest, jeszcze nie ma planu, studium jest oczywiście dokumentem nadrzędnym nad planem, natomiast w studium jest wprost pisane, wprost, że tak powiem kolokwialnie z imienia i nazwiska, grzebowisko zwierząt i skopielarnia zwłok zwierząt. Przepraszam, to może... I ponadto, to ja przejmę teraz. Tak, tutaj będę później prosił tutaj zarówno Anetę, jak i pana Arka o wypowiedź, ponieważ tutaj pan Arek ustalał dla nas pewne szczegóły tej sprawy, mianowicie... Stopień studium. Tak, no tak, tak, no, nam referowałeś, także... A skoro jesteś przygotowany, to może zacznę od ciebie, bardzo proszę. No bo my już to zaczęliśmy, także... No dobra, dobra. Chodzi o to, że w projekcie studium, bo to jest jeszcze ciągle projekt, zostały alternatywnie wskazane dwie lokalizacje odnośnie grzebowiska. Jedna lokalizacja to jest to, o czym Piotr powiedział, druga to jest na zachód, przepraszam, to jest przy ulicy, przy północnej granicy miasta, w granicach administracyjnych miasta. I to jest, nie wiem czy Państwo wiecie się, ale w takim trójkącie czy uzbiegu ulicy Dożynkowej, Wrzosowej, Torowej. Ale trzeba dopowiedzieć, że tamta lokalizacja dotyczy tylko grzebowiska. Natomiast jak jeszcze dzisiaj się orientowałem, na rysunku planu, które de facto jest integralną częścią studium, rysowana skopielarnia jest tylko przy tej lokalizacji przy ulicy Zelwerowicza i Bohaterów Września. Więc sprawa samej skopielarni jest de facto w moim przekonaniu jakby zdefiniowana w obecnym brzmieniu studium łącznie z rysunkiem. Tylko w jednym miejscu. To póki tutaj największe zastrzeżenia kolegów wspólnie mieszkańców również, tak? No bo, szanowni Państwo, no to wpłynie na jakość życia w tym rejonie, tak nam się wydaje. Jeszcze jedno tylko, co ustalałeś, że ta skopielarnia również dotyczy dużogabarytowych zwierząt, jakimi są świnie, krowy, konie i tak dalej. Ponadto ona dopuszcza spalanie zwłok zwierząt
które zostały zarażone chorobą afrykańskiego pomoru świń, bądź BSE i innymi, które są, jak wiemy, nie tylko groźne bardzo dla zwierząt, ale i dla ludzi. Więc to zostało ustalone i tego najbardziej obawiamy się zarówno my, jak i pozostali mieszkańcy. Stąd licznie składano uwagi do studium. Pomimo wakacji. Pomimo wakacji, dokładnie. Jeszcze sprawa nie była nagłośniona. Tutaj lubelskie, no będzie to jedna z popularnych największych. Mogę? Tak. Od razu proszę. Tak. Skąd te szczegółowe kwestie dotyczące skopilarni? Znaczy, z studium, tak? Tutaj Arek nam tutaj... No ale to, że będą mogły być spalane zwierzęta, chore, duże i tak dalej, to też jest już studium. Już służę tak? Cytatem, tak. To jest dokładnie, to muszę powiedzieć. Na stronie, proszę Państwa, to jest tak, w części drugiej kierunki, bo studium jest podzielone na dwie części, uwarunkowania kierunki. W części drugiej kierunki, jak wy Państwo wejdziecie na stronie 117, na stronie 117 tego dokumentu jest wyraźny zapis, to o czym mówiliśmy wcześniej, ale teraz tak, może zacytuję. Wskazane obszary grzebowisk mają pełnić funkcję wyposażonej w spopielarnię lokalizowane w obszarze na przylegających do obszaru terenów usług bądź w strefie ochronnej, cmentarzy dla zwierząt oraz terenów, na których będzie się mogło odbyć spopielenie, a następnie pogrzebanie szczątków zwierząt w przypadku wystąpienia ogniska ASF, afrykański pomór świń, gdy zajdzie konieczność bezwzględnej likwidacji zwierząt znajdujących się w ognisku choroby. Także to jest dosyć poważna sprawa. Także to nie jest nasz wymysł, to jest w dokumencie oficjalnym. Jeszcze, proszę Pani, ja tylko dodam, tak, zaraz będziemy dyskutować, oczywiście dodam, że... Tylko jeszcze bym miał... Chwileczkę. Pomimo wakacji, tutaj no, my też zorganizowaliśmy takie spotkanie, w którym uczestniczyła między innymi pani prezes Niebrzydowska, prezes Spółdzielni Koiny. I pomimo wakacji tych wniosków, jeśli chodzi o uwagi do projektu studium właśnie, dotyczących grzebowiska, wpłynęło dosyć sporo. Tutaj tam część, pomimo mówię, no było, część członków naszej Rady też złożyła takie wnioski. Część tutaj, Aneta była głównym takim inicjatorem też zbierania podpisów, jeśli chodzi o mieszkańców osiedla Choiny. Nawet został opracowany, to ja to co Państwu skserowałem, to taki opracowany, taki już standardowy wniosek. Oczywiście grą mieszkańców złożyła swoje uwagi, nie? Ale on był składany tak dosyć masowo. Tak, ale jeśli mogę musieliśmy troszkę przejąć tę inicjatywę w składaniu tych wniosków. Dlaczego? Z tego względu, że dowiedzieliśmy się na trzy bodajże dni czy cztery przed upływem terminu składania wniosków, a sprawa ta była nic nie nagłośniona w żaden sposób. Cały czas o górkach rozmawiamy. Od dawna była informacja o tym, że na tych terenach miał powstać cmentarz dla ludzi, ludzki cmentarz. Lecz o grzebowisku dla zwierząt, a tym bardziej o spalarni zwłok, a tym bardziej jeszcze o spalarni zwierząt zarażonych jakimiś chorobami, nie było mowy. Po prostu myśmy wzięli na siebie troszkę odpowiedzialność poinformowania mieszkańców, gdzie tutaj głównie pani Aneta, Kuba, ja i inni członkowie Rady chodziliśmy po prostu mieszkańcach i rozmawialiśmy z nimi. Mieszkańcy byli przerażeni. Nikt o tym nie wiedział, a nie oszukujmy się. Po pierwsze, chodzi o, tutaj zaraz pewnie Anecie jeszcze przekażę głos pani Anecie, chodzi o zarówno zdrowie, jak i, no nie oszukujmy się, również o pieniądze. Też chodzi o obniżenie standardów życia i obniżenie cen rynkowych nieruchomości. Nie oszukujmy się, nikt nie będzie chciał nabrać nieruchomości, które posiadają mieszkańcy, jeżeli uzyskają informację, że w pobliżu nieopodal, nie wiem, 700 metrów, tak, w linii prostej, i jest spopielarnia zwłok, jeszcze tym bardziej zwierząt chorych, prawda? Ja jeszcze tylko tak chciałem dodać, proszę Państwa, tam jak Państwo mają w tym wniosku takim standardowym, który tam został opracowany przez mieszkańca Koin, tam są dwie kwestie, a mianowicie jeśli chodzi o grzebowisko zwierząt i spopielarnię zwłok zwierząt, że w studium nie przedstawiono dwóch zasadniczych kwestii, a mianowicie nie przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko, atmosferę, gdyż, i to jest cytat ze studium, trudno jest ocenić faktyczne oddziaływanie potencjalnych obiektów. Tak, tak. I druga, że nie przedstawiono też oceny oddziaływania na glebę,
gdyż znowu obecnie brak jest badań dotyczących parametrów przenikania w podłożu związków pochodzących z rozkładu zwłok ludzkich i zwierzęcych. Proszę Państwa, no ja myślę, że to co i mieszkańcy i to co z uwagi na ten właśnie delikatnie określając brzydki zapach, który ja trochę w internecie tam pogrzebałem w promieniu kilku kilometrów, jeśli chodzi, jest taka spopielania i takie grzebowisko się roznosi. I też zagrożenie, no nie oszukujmy się, epidemiologiczne, a także w ogóle troska o zdrowie nie jako takie, to myślę, że to jest ta lokalizacja, podkreślę jeszcze, gdzie to jest, bo niech Państwo zobaczą, bo tutaj w tym miejscu, to jest w granicach administracyjnych. Ale Piotrze, to jest jeszcze niżej, bliżej, bo to ocen tak, ale... ma być wjazd tutaj. No tak, no ale to... Tak, ale to jest w tej... No proszę Państwa, niech Państwo zobaczą, jak to jest tak naprawdę blisko. To jest, jak to jest blisko tutaj osiedla Szymanowskiego. W ogóle, no czy z drugiej strony. No i z drugiej strony. Dokładnie. Tutaj czy Dereckiego i tak dalej. Także proszę Państwa, no, ja rozumiem, że jeśli chodzi o studium, to my tak tutaj wszyscy, my też jako Rada zajmowaliśmy się, prawda, górkami i tak dalej, czy zachowywać, czy nie i tak dalej, natomiast to jest kwestia taka, mi się wydaje, bardziej. Jeszcze chwilkę, zanim przyjdzie tutaj Pan, chciał zabrać głos, proszę bardzo. Cały przemysł był lokalizowany w Lublinie na wschodzie, ponieważ wszystkie 90% wiatków idzie z zachodu. I wszystko, deszcze, wszystko niesie, wszystkie zapachy na cały lub nie tylko Szymanowskiego, wszystko inne. Prosimy o wyłączenie komórek też, bo już to kolejna sytuacja i nie można... Tak samo i te zapachy z cmentarza, czy wszystkich świętych, wszystkie zniczy, wszystko będziemy, my tymi sprodami będziemy dyszać. I dlatego bym był przeciw lokalizacji w ogóle cmentarza tutaj. Teraz proszę zabranie głos pani Anety, a później tutaj pana Józefa. Pan Józef jest dostępny. Może ja tak zabiorę tak głos, bo walczyliśmy o włóki czechowskie, że będą nam przeszkadzać ta zabudowa, że nie będzie tam powietrze, że nie będzie napowietrzenia miasta Lublina. A co właśnie mam, zadajmy pytanie, a co jak będzie z popielarnia, co będzie z naszym powietrzem, jak to są właśnie wiatry zachodnie i to wszystko będzie szło na zachód. 90% idzie wiatrów z zachodu. No właśnie, i tutaj mamy takie pytanie, co będzie z nami. No nie tylko to nie tylko chodzi o Koinę, czy tam po bliskie te tereny, które się właśnie domki budują, tylko o cały Lublin. To nie tylko chodzi o, no też o cały Czechów tutaj, prawda, bo tutaj no, wiatr nie idzie, tak, w ogóle, że tak powiem, tylko jakimś tam torem. Tylko jesteśmy troszkę zdziwieni, zarówno nie tylko my, ale również mieszkańcy są zdziwieni tym, jak taka poważna inwestycja i taki poważny problem mógł umknąć zarówno urzędnikom, jak i Państwu radnym. Bo Państwo radni również tutaj mieszkacie, tak? Już Panu... I dlaczego tak piękne tereny przeznaczone są na taką... I najgorsze jest to, że nikt nam o tym nie powiedział. Gdyby tak, nie to, że sami się tym zainteresowaliśmy i tutaj Pan Arkadiusz głównie przygotował nam sprawozdanie, naprawdę byłoby trudno. Ale proszę jeszcze, zanim dopuszczę do głosu, chciałem oddać tutaj głos Panu Józefowi. Pan Józef jest weterynarzem od lat zresztą praktykującym. Także bardzo proszę. Państwa, proszę. Popielarnie każde powinno się budować jak najdalej od ludzi. I tyle. Cmentarz bezproblemowo nie jest to rzecz, która czymkolwiek tam zagraża, szkodzi. Jest to rzecz normalna, w zasadzie można go traktować w formie nawet jako park, jeśli chodzi o służebność. Natomiast popielarnia to już jest coś innego. Jak najdalej od ludzi. Czy taka, czy zwierzęca, czy ludzka, ale to tylko do zwierzęcej to zaraz wrócę. Natomiast problem grzebowisk. Skąd się zrobił nagle problem grzebowisk? Bo ich po prostu nie ma. A przyszedł ASF. I być może, że nawet setki czy tysiące świń już u nas na naszym terenie były hodowle, gdzie trzeba było nagle paręset sztuk świń w jednym miejscu załatwić. Zabić po prostu i coś z tym zrobić. I w tej chwili jest ogromne parcie na władze lokalne, bo każda gmina powinna mieć wyznaczony teren grzebowiska. A grzebowisko, ogólnie mówiąc, to jest miejsce ogrodzone, wyznaczone na terenie nieutrudniającym, bo nie ma nawet określonej odległości, jak ma być zlokalizowane grzebowisko od zabudowy ludzkiej. Nie ma. Ono ma być nieuciążliwe, nie może być w pobliżu jakiejś tam rzeki, czy jakichś wód i tak dalej, natomiast nic więcej.
Ale grzebowisko to tak, żeby Państwu uświadomić. To jest miejsce, buda, garaż do niedawna, szopa, gdzie po prostu zwoziło się padlinę. Ona tam leży i u nas najbliżej do Puław się to potem, oni zabierają się, wywozi, bo tam jest bakuti tak zwany po dawnemu. Smród, szczury, muchy, myszy i wszystko, co tylko może w okolicy być. A teraz się zrobił jeszcze inny problem w związku z tym ASF-em, dlatego że jest... Tam są takie zarządzenia, że tam to nie wolno tego wozić, tylko trzeba do najbliższego miejsca zbierania tych zwłok. Czyli jeżeli coś tu padnie u nas w naszej gminie, to wszystko tu przywiozą. Może to być stąd. I teraz, a co z tym można zrobić tutaj? Można to przy dużym problemie, to może dojść nawet do tego, że wykopią doły i będą to palić. Doły i będą normalnie palić. Tam filtry, zawracanie te filtrami, tu trzeba nagle wszystko zlikwidować, spalić, żeby się nie rozeszło, nie rozniosło. Więc to się robi, palety się kładzie, piramidy palet w dole, wali się to, podpala się, przekłada warstwami, zwierzęta palety się to podpala i kto tam się będzie filtrami przekłada. Ale dobrze, bo ja mówię... Więc ja tylko mówię, co to może być. I po co się to robi? Po to, że w tej chwili ASF nie panujemy nad tym, a z padłymi trzeba coś robić. Tam, gdzie można, już zostały zakupione kontenery, chłodnie, gdzie jak jest większa ilość, bo te zakłady przerobu nie są w stanie tego przerobić, te utylizujące to wszystko. I po prostu trzeba to gdzieś przetrzymywać, ale jak już nie będzie gdzie przetrzymywać, to trzeba na miejscu to zlikwidować jak najszybciej. To w sposób, który załatwi wirusa. A jest jedyną rzeczą spalenie, bo tam te inne rzeczy typu wrzucanie do dołów, zalewanie wapnem i tak dalej, ale to wtedy wiecie, co to jest, jak ileś metrów wrzucą tego w górę, zasypią, gdzie zacznie to fermentować, zacznie to wszystko się wydostawać, zwierzęta się zaczną do tego dobierać, szczury, psy, koty, lisy i dziki, których tu mamy od cholery, one to bardzo lubią. Także to w ogóle jest nie do pomyślenia, żeby tutaj robić grzebowisko dla zwierząt. To powinno być daleko od ludzi. Tyle. Dziękuję. To przekazuję teraz Państwu głos, bo chcieliśmy się dowiedzieć, jak Państwu mogła taka rzecz umknąć. No nie, może nie. Nie, no ja przepraszam, no ja stałem taki ten, no niestety, no Państwo jesteście radnymi, którzy gdzieś tam pracujecie dla, no też dla nas. No i niestety, no umknęło to Wam, umknęło to urzędniku, nie stąd, no też jest troszkę oburzenie. Tylko powiem, bo proszę Państwa, sytuacja wygląda w ten sposób, o tyle nieciekawie, że tu w studium jest dokumentem ogólnym. Nie? A tu wprost, jest wprost już w studium wpisane, tak jak na początku powiedziałem w cudzysłowie, z imienia i nazwiska, grzebowisko zwierząt i spopielarnia zwłok zwierząt. Od razu w studium, nie, że dopuszcza się ten, także ja myślę, że jak będzie plan, ten zapis studium wskazuje na to, że tam to po prostu no, powstanie, no i tyle, i będziemy mieli problem bardzo duży, myślę, że dużo większy niż z zabudową górek i tyle, także... Także to już oddaję Państwu głos. Dziękuję. Proszę, ktoś z Państwa chciałby? No ja mogę zabrać głos w tej sprawie. Proszę Państwa, to tak, z tego co ja się dowiadywałem, to oczywiście plany są bardzo, bym powiedział, takie daleko idące z jednej strony, a z drugiej no wspaniałe, to tam można by to tak określić, bo to nie będzie cmentarz w ogóle, tylko to będzie park, a przy okazji tam w parku będą chowani ludzie. Mniej więcej takie jest podejście. To mówi pan o grzebowisku? Nie, mówię w tej chwili o cmentarzu. A nie, to no, nie znaczy, cmentarz nie jest niekontrowersyjny. Nie. Cmentarz jest niekontrowersyjny. Poza tym jeśli Państwo chcecie wiedzieć, to pierwsze plany, jeśli chodzi o ten teren, powstały już w latach 80., około 85. roku. Między innymi ta trasa, która teraz już jest tutaj, się jeździ dojazd do obwodnicy i ten cmentarz został też w tamtych latach wytyczony. Pojawił się oczywiście ten problem właśnie spalarni czy spopielarni, bo jak na przykład użyłem słowa krematorium, no to pani urzędniczka
bardzo, bardzo tak obruszyła, że to nie będzie krematorium, że w ogóle to będzie w takim stylu, jak na zachodzie się robi, że tego nie będzie w ogóle widać, że nie będzie nawet żadnego śladu ani zapachu z tego. Natomiast jak zacząłem dopytywać się dokładniej, no wyszło na to, że mało, że nawet niekoniecznie ta spopielarnia musiałaby być ograniczona jakby w terenem cmentarza. Ona mogłaby być równie dobrze zlokalizowana w tak zwanej strefie ochronnej cmentarza. Więc ona może być jeszcze powiedzmy 150 metrów dalej od muru cmentarnego, przesunięta w dowolnym kierunku. Także no, ja osobiście jestem przeciwny, żeby na przykład grzebowisko zwierząt lokalizować w pobliżu cmentarza, nawet jeśli ono będzie oddzielone tym laskiem, który tam, wiecie Państwo, jest taki lasek, tak zwany sławinkowski, to nie jest fortunna, moim zdaniem, lokalizacja. Natomiast jest propozycja, żeby to w Prawiednikach w ogóle zlokalizować, to grzebowisko. Więc także nie jest do końca już powiedziane, że na pewno to grzebowisko tam powstanie na tym terenie. Pewnie jeśli będą jakieś protesty, jeśli będziemy się przeciwko temu sprzeciwiać, no to na pewno będzie to jakimś argumentem, żeby właśnie to grzebowisko tam nie powstało. No co tu jeszcze ewentualnie można byłoby dodać? No, oczywiście faktem jest, że wiatry są zachodnie i że wszystko idzie z zachodu tutaj w tym kierunku na wschód. Bo tutaj padła jeszcze kwestia, jakby została tak mimochodem poruszona górek czechowskich, nie? I bronimy tych górek czechowskich, żeby one nie były zabudowane. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że po drugiej stronie właśnie ulicy Poligonowej i Bohaterów Września powstaje ława, dosłownie taka ława bloków, które będą też jakby zasłaniały cały ten teren murem takim. No i te kanały powietrzne, no nie wiem, czy one też spełnią swoją rolę, czy one zostaną zachowane tak naprawdę. Nie? Także my się tutaj koncentrujemy na górkach czechowskich, a problem jakby jest trochę szerszy. Tak dopowiadając, jeśli mogę pozwolić sobie, jeżeli już przez same bloki ograniczymy ten korytarz powietrza, czyli zmniejszymy dochód tego powietrza do miasta, to jeżeli postawimy tam jeszcze spalarnię, bo ktoś to wykorzysta, ten zapis, ktoś na pewno się znajdzie, kto chętnie tą inwestycję przeprowadzi i będzie na tym zarobił pieniądze, to już w ogóle zatrujemy swoje powietrze i pozbawimy się czystego powietrza po prostu w mieście. I później będziemy mieli naprawdę duży problem ze smogiem i innymi w ogóle napowietrzeniem miasta. No i przede wszystkim mieszkańcy Czechowa będziemy mieli, my i Państwo mieszkańcy Czechowa będziemy mieli problem. Na pewno to, co Pan tutaj wcześniej powiedział, że Pan powiedział, że lokalizować trzeba zakłady przemysłowe na wschodzie, jeśli są wiatry zachodnie, a przewaga zachodnie jest ewidentna. Miał być cmentarz, Więc należałoby właśnie brać to pod uwagę, żeby nie lokalizować jakichś takich inwestycji tutaj, które będą jakby wpływały na resztę mieszkańców Lublina. Jedno zdanie jeszcze dla Państwa radnych. Gdybyście dyskutowali o tym grzebowisku, bo to gminy mają obowiązek wyznaczania tych grzebowisk i przygotowania miejsc i terenów, to niech te grzebowiska lokalizują z tej strony gminy, gdzie jest duża hodowla zwierząt. Bo chodzi o to, że u nas tutaj praktycznie hodowli nie ma z tej strony. No nie. I wszystko z tamtej strony, gdzie jest rolnictwo, gdzie jest hodowla, będą przez całe miasto, to wszystko tu wlec. To nawet ze względów epizodycznych to jest niewskazane, bo to powinno być jak najbliżej miejsca pochodzenia. Więc Prawiedniki zgoda, bo tam jest tego rolnictwa jeszcze i na miejscu, także miejcie to na uwadze, że to powinno być jak najbliżej zwierząt. Proszę. No, proszę. Nie. Tak, to bardzo proszę. Proszę Państwa, no musimy mieć świadomość tego, że prace nad studium cały czas trwają. Wpłynęło ponad 2000 wniosków do studium. Najwcześniej według mnie, kiedy powstanie ostateczne studium, kiedy czas, kiedy będzie głosowane, to jest nie wiem, styczeń, luty, a prawdopodobnie marzec, kwiecień, wiosna przyszłego roku. Jest wrzesień.
Więc teraz jest najlepszy czas, żeby o takich problemach, jak to, jak ten przez Państwa poruszony, rozmawiać. Chyba wszyscy, jak tutaj siedzimy, zgadzamy się co do tego, że powinniśmy być przeciwko zlokalizowaniu tej spalarni, a Wydział Planowania nad studium w tym momencie pracuje i to, co zostało przedstawione, to jest jakaś, nie jakaś, tylko to jest wstępna propozycja, a do ostatecznego uchwalenia studium mamy jeszcze przynajmniej według mnie pół roku. Skąd taki pomysł w ogóle powstał? Bo to nas ciekawi, bo... No, ale to się pyta pan o spalarnię? Pytam o spalarnię. Muszę państwo pytać urzędników, którzy przygotowywali studium, czyli Wydział Planowania. Czyli kompleksowo będzie załatwić. Znaczy, ja myślę, że jeśli można... Tak, myślę, że takie było podejście, tak? Czyli załatwmy wszystko, zróbmy w jednym miejscu, skoro budujemy nowy cmentarz. To zróbmy też i spopieramy. Prawdopodobnie takie było podejście właśnie, że ponieważ już tutaj lokalizujemy cmentarz, a jakby ta kwestia kremacji jest od niedawna taka, staje się coraz bardziej popularna i ta forma właśnie pochówków, no to ten pomysł jakby automatycznie został jeden z drugim połączony, jeśli to na tej zasadzie to działa. Mamy w takim razie prośbę do Państwa radnych, żeby poprzez wszelkie działania jakie tylko są możliwe, żeby zmienić ten zapis studium, żeby po prostu w tym miejscu nie było możliwości budowy tego grzebowiska i tej spokojnej zwłok. W szczególności mając na uwadze to, co mówił pan Józef, który jest osobą jak najbardziej tutaj kompetentną do tego, żeby że takie sprawy powinno się budować jak najdalej od ludzi. I na zawieczny. Dokładnie. Także w tym miejscu to już pomijając inne kwestie, jest to jak najmniej wskazane. To tylko jeszcze dodam, wyobraźcie sobie teraz, że zwiozą tu kilkadziesiąt czy kilkaset świń, które nie będzie co z tym zrobić, trzeba szybko zutylizować, żeby pomór się nie roznosił. Kopię dół, spalają, a wiecie ile dymu i smrodu jest ze spalanych zwłok, które na świeżym powietrzu w dole będą palić, to będzie chmura dymu, smrodu, która z wiatrami pójdzie na dół. Wystarczy, czasami jest opalone łąki. A jest to bardzo możliwe w związku z tym pomorem afrykańskim, który idzie jak burza i w każdej chwili może się tu pojawić. I do tej pory są... Dobrze, jeśli można na ten temat, bo ja nie znam danych, jeśli chodzi na przykład o ten pomór dotyczący konkretnie na przykład trzody chlewnej, natomiast coś wiem na temat... ASF, które dzikie zwierzęta, bo tym tematem się od dłuższego czasu... Jest obowiązek w tej chwili i to jest już jakby praktykowane, że muszą być do lodówki taki dzik przechowywany w lodówce, zanim go przebadają. Nie? A jak go przebadają, to dopiero następuje ta utylizacja. Nie? Ale jeden, a jak będzie 10-20, no, znaczy, no jest problem, ale nie jest na razie taki problem, żeby tych dzików było aż tak dużo, żeby nie można było sobie z tym poradzić. Dziki to są pojedyncze problemy. Ostatnie ogniska, które były pod Wodawą, jedna chlebnia, 300 sztuk. Właśnie, tym bardziej, że są sorty zarządzenia wojewody lubelskiego. Proszę wyobrazić, że tych 300 sztuk nie ma możliwości zutylizowania szybko, tylko trzeba to gdzieś przetrzymać. No to ja też mówię, że nie wiem, jaka jest sytuacja z trzodą chlewną. Bo pan zapadła decyzja, że wszystkie pieniądze na kontener chłodni będą pakować do kontenera chłodni, trzymać, żeby po kolei te bakutyle to odebrały. Mm-hmm. Ale może być inna kwestia, że trzeba wybijać te, które nie są chore. No. Bo trzeba likwidować po prostu w promieniu 10 km wszystko. Przyjdzie do najbliższego grzebowiska. Proszę Państwa, na dowód tego, co mówi Pan Józef, oprócz tych faktów, które Pan już tutaj przedstawił, samo zarządzenia województwa lubelskiego wciąż aktualne obowiązują, które są bardzo restrykcyjne, jeżeli chodzi o dopuszczanie zwierząt do obór, do innych pomieszczeń, gdzie znajdują się inne zwierzęta. To nie była głośna sprawa z kurami. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście. Przepraszam, tak. Że może tak bezpośrednio, ale tak to wyglądało. Społeczności wiejskie bardzo, bardzo miały dużo problemów, ponieważ jedna kura chodząca swobodnie po podwórzu no, wskazywała ich na spore grzywny, na mandaty, tak. I to była duża sprawa. Aczkolwiek w mediach może nie było aż tak dużo o tym słychać, no, ale ja swojego nawet
ze swojego zawodu ten temat rozstrzygamy. Proszę. Ja mam pytanie do pana radnego Krawczyka, bo mówił tutaj odnośnie tej procedury. Będzie jeszcze jedno wyłożenie projektu studium? No to musimy... I uwagi też będzie jeszcze. To było pierwsze wyłożenie do biura, tak? No właśnie, to jak będzie jeszcze jedno, my musimy mieć... Bo teraz... Teraz no mam nadzieję, że to nie będzie się Ale ja mam pytanie, a gdzie jest szacunek? Jest cmentarz, taki, no taki normalny szacunek człowieka i zwierzęta? No gdzie to jest? Jak to urzędnik decyduje o tym? To też jest argument, że zlokalizowanie cmentarza ludzkiego z przypadkiem dla zwierząt. Przepraszam. Panie redaktorze, jeszcze raz. Nie, no to już... Ale gdzie jest szacunek? Gdzie są szacunek do człowieka, tak jak cmentarz? Gdzie to jest takie uszanowanie takiego miejsca? Jak zaraz będzie spopielane z zwierząt? No ale nie uczy się takiego szacunku do zwierząt w tej chwili, że powinien on być tak wielki, że nawet nie wiem, czy nie przerasta szacunku do człowieka. Zwierzę to jest człowiek, tak można powiedzieć. Powiem, wszyscy jesteśmy stakami, także co to do tego. Troszkę odchodzimy od tematu. Także tutaj do rzeczy. Znaczy, przepraszam jeszcze raz to powiem, bo to nie jest tylko moja uwaga, lecz uwaga mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy i tutaj pani na to potwierdzi, jak przedstawiała i chodziła, zbierała te podpisy, przedstawiała problem. Naprawdę mieszkańcy byli oburzeni, że po pierwsze nie zostaliśmy poinformowani, a po drugie, że no nie wiem, czy ktoś z państwa radnych w tej sprawie zabierał głos wcześniej. Że zostanie wybudowany dalszy przejazd, tam trolejbusów czy autobusów, pętla będzie. A jak chodziłam po mieszkańcach, to no dostali taką propozycję, że będzie tam pętla, a nie dostali tego i pytają, dlaczego? Tak, to jest pierwsze pytanie. Przepraszam, Piotrze, jeszcze jedna rzecz, bo nie oszukujmy się, do państwa dzisiejszej reakcji dowiedzieliśmy się, że państwo nie wiedzieliście o tym, że tam będą spalarnia dużych gabarytów zwierząt ASF. Nie widzieliśmy to, że dowiedzieli się w takim samym, można powiedzieć, trybie, jak i państwo. To wynika z tego, że no wiadomo, ludzie... My wcześniej się nie dowiadujemy. Przeciętny mieszkaniec nie czyta, nie bierze... Przeciętny mieszkaniec jest tak. ...studium i nie wertuje, nie czyta tego. Ale przepraszam... Kurki ale... były nagłośnione, tak. To ludzie się interesowali, podpisywali się pod protestami takimi owymi. Natomiast tej kwestii w ogóle nikt nie poruszał i gdyby nie... parę osób, naprawdę parę, które zaczęło wertować i doczytało się, bo tak naprawdę ja też nie zwróciłem na to uwagi. Ja przeglądałem studium i nie zwróciłem na to uwagi. No ale nie jesteśmy na państwa miejscu, bo to przynajmniej ze swojej dzielnicy można było zapoznać się. No, przykro nam jest akurat, musimy to podkreślić. Przepraszam, że może takie gorzkie słowa, ale chcemy to podkreślić, że chcemy z państwem współpracować, a żeby współpracować, to musimy być też informowani. A żebyśmy mogli dalej też informować mieszkańców. Także ja dziękuję za głos, ale ktoś z państwa jeszcze chciałby coś dodać? Dobrze, także właśnie chciałem podsumować. Gwoli podsumowania, proszę państwa, my ten poważny, bardzo poważny problem, który jest no, dopiero na początku procedury, nie? Ale bardzo poważnie zasygnalizowaliśmy. To dzisiaj jakoś kiepsko mi idzie. Natomiast no jest prośba, powtórzę to jeszcze raz, bo to jest istotne, jest prośba, żeby państwo już w tym momencie, jako radni, bo macie dużo większe możliwości niż my czy mieszkańcy, żeby na ten problem zwracać uwagę, żeby w przyszłym studium ten zapis po prostu został, no, no powiedzmy wprost, wykreślony, no, żeby go nie było. Tutaj nie chcielibyśmy się obudzić przysłowiową ręką w nocniku i później organizować jakieś protesty mieszkańców. A ludzie powiedzieli, że wyjdą. A reakcje, tak jak tutaj Aneta słusznie mówi, reakcje były bardzo takie no, nerwowe, jeśli chodzi o te reakcje mieszkańców. To jest świadomość ludzi, to na choinach samych mieszka kilkunastu lekarzy weterynarii. Co tu dużo mówić? To jest w ogóle dla mnie do pomyślenia, że urzędnik jakikolwiek mógł to w środku zabudowy, bo przecież ten teren jest cały zabudowywany, jak nie, to za chwilę będzie cały. W środku zabudowy przewidzieć grzebowisko. Ja jeszcze raz powtórzę, jeżeli wyjdzie ognisko choroby zaraźliwej,
to co się da, się wychodzi do zakładów utylizacyjnych, resztę trzeba natychmiast zutylizować gdzie? Wyłącznie na grzebowisku. Trzeba to po prostu w jedyny skuteczny sposób spalić na miejscu, wykopując duży dół. I to chcą ufundować ludziom pod domami. Gdzie powstają tak duże bloki. A ja mam pytanie do pana, jeśli można. To mnie bardzo proszę. Może ma pan wiedzę na temat tego, jak to się odbywa na... Bo były przecież te przypadki tych epidemii wśród zwierząt i tak dalej. Jak się to odbywa w innych krajach? Czy jest w ogóle na przykład jakaś metoda chemiczna? Wiem, że soda kaustyczna nie daje... To mydło zrobi po prostu i źródło zakażenia zostaje. Nie, to jedyna metoda to jest ogień albo utylizacja w specjalnych zakładach, które przy pomocy ciśnienia i temperatury zabijają wirusa i zagospodarowują to po prostu albo do spalenia, albo jeżeli jest to coś, co można przerobić na mączkę, to na mączkę. A inną metodą od wieków znaną to jest karabin i ogień, czyli wybić i spalić. To są jedyne skuteczne metody zwalczania chorób zaraźliwych, tak zwanych zaraz, epidemii. Wybić i spalić. I tą metodą trzeba zwalczać te choroby, tylko z daleka od ludzi. To tego nie można robić. Niech powstają drzewowiska, niech powstają popielarnie, tylko nie w takich miejscach. No. Niech oni zaproszą przede wszystkim, jeżeli chcą gdzieś projektować, to niech zaproszą od nas, z wojewódzkiego zakładu, ludzi, którzy się tym zajmują, to im podpowiedzą, jak to zrobić i gdzie. Bo to przede wszystkim musi być teren nieprzepuszczalny. I później reszta, ale to ten urzędnik to chory był, który to tu zaprojektował, to ja... Ale jaka odpowiedzialność tego urzędnika? Ale dobrze, to zostało też nagłośnione i zostało wyjęte na światło dzienne, ponieważ no do tej pory zarówno państwo, jak i my wcześniej nawet nie wiedzieliśmy. Dobrze, proszę państwa, jeżeli to jest podsumowanie, to zamknąłbym ten temat. I na tę chwilę, jeśli mogę, zrobić bym 2 minuty przerwy, ponieważ ja muszę uciekać. Bardzo mi przykro, że tak na nie, to jest sprawy moje rodzinne. I to zastąpi mnie pani wiceprzewodnicząca, pani Lucyna Wieńczyszewska i dalej poprowadzi posiedzenie. Także ja państwu bardzo dziękuję i za 2 minuty pani Wieńczyszewska otworzy posiedzenie na nowo. Dziękuję bardzo. Uważam, że ten temat już został zakończony, więc przechodzimy do drugiego tematu, a mianowicie o wniosku do budżetu miasta na 2018 rok naszego terenu, naszej dzielnicy Czerwowa Północnego. Mamy tutaj, my jako radni, tak wypunktowaliśmy sobie rzeczy, które dla nas są najważniejsze, naszym zdaniem, i odpowiednio, prawda, ustawiony według kolejności, problemy, które powinny być w pierwszej kolejności przez nas uważane jako do realizacji. Myślę, że najlepiej pan przewodniczący przedstawi króciutko, tylko króciutko, proszę, każdy się starał. Właśnie, a państwo później poproszę państwa o wypowiedź na ten temat, jak widzicie naszą. Proszę państwa, ten nasz wniosek, ja tu starałem się tak go, że tak powiem, cytatem z kabaretu ścieśnić, żeby się zmieścił na jednej stronie. No i się udało. Natomiast on się troszkę zmienił. Część rzeczy zostało zrealizowanych oczywiście, ale niektóre państwa, ci, którzy przychodzą, to znają na pamięć, niektóre wnioski są po prostu cały czas jakoś tam stoją w swojej kolejce. Ja może nie będę omawiał każdego tak po kolei, powiem o takich najważniejszych, bo my tu ustawiliśmy sobie według priorytetów, proszę państwa. Jeśli chodzi o tą termomodernizację budynku przedszkola 75, no to ja co roku mówię to samo, co roku omawiałem. A my też co roku to samo słyszymy w przedziale remontu. Tak, że to przedszkole po prostu czeka w kolejce na dofinansowanie. No tak, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Ja też to w tej chwili jest coraz dłużej. Są ogromne problemy, ponieważ zmniejsza się pula dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i z tych funduszy i regionalnego RPO, a z funduszu to w ogóle chyba raczej nie ma możliwości dofinansowania temu.
ostatnią chwilę. Ostatnia chwila. No tak, no to tego nie będziemy mówić. Jeśli chodzi o nawierzchnie, które chcielibyśmy remontować, to w pierwszym rzędzie to jest ulica Szwajcarska, którą myślę, że część z Państwa, którzy przyjechali tutaj, są zmotoryzowani, przyjechali samochodem. Nie muszę tłumaczyć może, dlaczego ta ulica wymaga remontu. Jest to ulica od jakiegoś czasu przekazana, jest to ulica miejska, także tam jest parę już tam, jeśli chodzi o naszego miejskiego ubezpieczyciela, to on bardzo dobrze zna tą ulicę z racji tego, że są wypłacane tam odszkodowania. Ale jeszcze szybko, jeśli można, dopowiedzieć Państwu radni, ta ulica Zakopiańska to jest naprawdę malutki fragmencik, taki, który został niedawno przekazany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Czechów miastu. Na ostatniej sesji, jeśli Państwo dobrze pamiętacie, to jest ten fragmencik, który też uzyskał status drogi gminnej. Jeżeli by się jakieś takie środki uzupełniające, być może jakiś fragmencik, to jest nie wiem, 20 metrów. No 30, tak, 20-30 metrów. Czy to ulica Zakopiańska tak... To jest dokończenie już tego remontu, który był na części miejskiej, a to jest... Był w 2000, o ile dobrze pamiętam, 10 roku. Dobrze by było, żeby to po prostu dokończyć, bo czasami takie nie dokończone rzeczy... To wtedy ta ulica była fragment niezbędny. Po prostu gdzieś tam grzęzną. No, to jest w 3/4 ta ulica jest pięknie wyremontowana. Mówię, to był remont łącznie z ulicą Harnasie. Nie, taki dosyć spory. No i wtedy akurat w 2010, bo nie dobrze pamiętam, to nie był ten remont, to nie był, ten fragment nie był jeszcze miejski, a teraz no dosłownie to jest 20 metrów, także to tak kiepsko wygląda, no jeśli chodzi o... No i część ulicy Leszetyckiego, ona też została przekazana, no tamtędy, powiem proszę Państwa, to jest ulica w, nie wiem, chyba jeszcze gorszym stanie niż ulica Szwajcarska. Proszę się przejechać tam i mówię... To jest też między Paderewskiego wyremontowana cała i został taki kawałeczek taki koło tego pętli tej autobusowej i właśnie przez tą ulicę dojeżdżają do osiedla Paderewskiego mieszkańcy i doszli na drugie osiedle też tamtędy. Tak. I to właśnie tak to zostały te dwa kawałki tej ulicy. Ulica Leszetyckiej i ulica Zakopiańska, ponieważ tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, że przedtem nie były to miejskie ulice i nie można je było wtedy, w tym 2010 roku dołączyć do tego remontu, a teraz zostały przekazane, w związku z tym no, nasza gorąca wielka prośba do proszę Państwa, te fragmenty ulic nie wymagają jakichś wielkich nakładów, a naprawdę ułatwiłyby, mamy pięknie część ulic wyremontowanych, ułatwiłyby życie mieszkańców, także ten fragment Leszetyckiego i Zakopiańskiego, bo jeśli chodzi o Szwajcarską, no to już jest inna rozmowa, to już jest spora. To już jest spora inwestycja, bo to całą ulicę. Natomiast tutaj naprawdę nie wymaga tego. Trzeci punkt, proszę Państwa, to jest taki nasz wniosek, ale też on się z racji tego, że jest problem, wiecie Państwo, też poruszaliśmy go ostatnio, jest problem, jeśli chodzi o wyjazd w ulicę Koncertową, zarówno z ulic Melomanów i Operowej, jak i po drugiej stronie z ulicy Żywnego, z osiedla Chopina. My tutaj tak proponowaliśmy i tutaj ja też słyszałem taką w rozmowach z panem prezydentem, jak tutaj pani radna też uczestniczyła właśnie w tym, jak rozmawialiśmy o ulicy Bacickiego i Halickiego, że istnieje taki pomysł, właśnie, żeby zbudować żeby że tak powiem, wyjazd z ulic Melomanów i Operowej, żeby mógł też się odbywać właśnie za tymi kompleksami LuxMed i Rossmann, Lidl, nie za tymi, za tym kompleksem sklepów, żeby tam wybudować powiedzmy jakąś drogę wyjazdową tutaj za rondem Kilara. To by było bardzo dobre rozwiązanie, no przynajmniej dla tamtych mieszkańców. Nie wiem jak. Wiem, że taki pomysł jest. Jest taki pomysł pana dyrektora Pitka też.
żeby wyprowadzić tyłem bezpośrednio do tej takiej uliczki przedłużającej i do Pomerowa. Pomiędzy Lidlem a komisariatem policji. W następnym etapie to się połączy z tym, co DBV chce wybudować i tam był też wyjazd, bo to prawdopodobnie tak będzie. Ale to by też ułatwiło sprawę, jeśli chodzi o nasze osiedle Chopina, bo... Teraz tak, jeśli chodzi o punkt czwarty, proszę Państwa, to jest budowa parkingu pomiędzy osiedlem Paderewskiego a ulicą Zelwerowicza. Ten projekt budowy takiego parkingu na 318 arek, przypomnij mi, ile tam było miejsc. W ostateczności został zmniejszony. Tak. 218 czy 280. 200, no tak, pomiędzy 200, około 250 tam. To jest ten projekt. No niestety o mały włos, ale nie przeszedł w budżecie obywatelskim. Tutaj mieszkańcy byli bardzo zaangażowani w to, zarówno tam mieszkańcy, szczególnie mieszkańcy Choin, ale też osiedla Paderewskiego. On by rozwiązał, może nie, ale ułatwiłby bardzo życie, a mianowicie, no wiadomo, wszędzie jest problem z parkowaniem, nie? Tam jest idealne miejsce, proszę Państwa, na taki. Był konkretny projekt, konkretnie wyceniony. No w budżecie obywatelskim niestety nie uzyskał, pomimo zaangażowania naprawdę masy osób, nie uzyskał takiej ilości głosów, ale jest, to jest cały czas aktualne. Część mieszkańców, nie ukrywam, jak rozmawiam, to część mieszkańców nie powtarzali tego projektu, bo byli przy takim nakładzie, powiedzmy, pracy i tak dalej. Okazało się, że jednak projekt tego parkingu nie przeszedł. Część mieszkańców się zniechęciła, no wprost, i nie jest on powtarzany dalej. Natomiast no, my tutaj próbujemy to przedstawiając Państwu, próbujemy to załatwić w ten sposób, żeby może ten parking pojawił się w projekcie budżetu miasta na przykład na przyszły rok, albo w autopoprawce Państwo by czy jakoś próbowali przeprowadzić. Jeśli można z tego punktu, bo... Tam nie było miliona. Na pewno więcej niż 500 tysięcy był, ale nie było. Tak. Musiałbym spojrzeć, to było 2 lata temu, wycena była tego sprzed 2 lat. To ja mogę podesłać ewentualnie tam czy na maila, czy nie pamiętam, szczerze powiem teraz. Dobrze, teraz następna sprawa to jest wykonanie praw oskrętu z ulicy Żywnego w ulicę Elsnera. Tutaj może Halinka 2 słowa powie. Ten projekt teraz został zgłoszony do budżetu obywatelskiego. Słucham? Oj, zaraz, no to chodnika. Dobra, tylko ja piątkę pominąłem, bo mam nadzieję, że ona będzie zrealizowana po spotkaniu z panem prezydentem. Chodzi o budowę chodnika przy ulicy Koncertowej po prawej stronie od ulicy Zelferowicza do skrętu w ulicy Harnasie. Proszę Państwa, ten tutaj nieobecny pan radny z inicjatywy pana, między innymi tutaj pani radna też uczestniczyła było spotkanie z prezydentem w gimnazjum numer 16. No i pan prezydent obiecał, że na jesieni pojawi się poprawka do budżetu, gdzie będzie... Ja jeszcze jej nie widziałam. No wiem, no ja też nie widziałam właśnie. Dlatego mówię, że obiecał pan prezydent. Pojawi się poprawka do budżetu, która uwzględni budowę jako zadanie dwuletnie. Uwzględni budowę ulicy Barcickiego i Halickiego wraz z budową chodnika przy ulicy Koncertowej właśnie w tym zakresie, czyli od Zelwerowicza do skrętu w ulicy Harnasie. Tylko po drugiej stronie ulicy, od strony... od strony Barcickiego i Halickiego. Proszę Państwa, chodzę za tym osobiście. Nic się nie zmieniło, nie ma w żadnych oficjalnych planach. Natomiast chodnik był projekt robiony przez mieszkańców ulicy Halickiego i też nic nie pomogło. A to już ma być jako całościowa inwestycja, bo inaczej być nie może. To znaczy pan prezydent powiedział, że jest... Tak, ja wszystko wiem, co pan jest, prezydent jest, powiedział. No tak, ale pan prezydent powiedział, że jest to... że nie może być to jako inwestycja jednoroczna, nie? Bo tam było różne, jeśli chodzi o, pan prezydent cytował paragrafy ustawy o finansach publicznych, między innymi, natomiast
No zobaczymy. No, na razie nic się nie zmieniło w tej kwestii. Jeżeli miałoby być to zadanie dwuletnie, no to już Państwo na sesji powinni coś, no a nie ma, no właśnie. Także, co ja mogę tu dodać? Nic to jest łącznie z punktem, proszę pana, 314. Tak. No to nie ma jako, później co rozpatrywać 14. To jest jako jedno zadanie. To jest jedno zadanie. Także no zobaczymy, jak to będzie. Ale to tam chyba było około 1,5 miliona do dwóch koszt tej inwestycji, no, z tego co pamiętam. Najpierw pan Pidek powiedział, że to będzie 4,5 miliona bez tego chodnika. Później mi powiedział, że teraz ceny wzrosły i te postępowania przetargowe nie powodują obniżek, więc może być więcej. Teraz znowu widzę, że znowu te jakby są pieniądze z tych przetargów jakieś, także to jest duża inwestycja. Ja myślę, że to było... No, ale właśnie... Z ja tego co rozmawiałem, że de facto, że owszem, wycena będzie oczywiście wysoka, bo zawsze jest tak, dużo wyższa, a później prawdopodobnie, no nie chcę strzelać, ale gdzieś tak 2-2,5 najdalej to miało się zamknąć. Znaczy, proszę Państwa, my żeśmy się ucieszyli tak realnie. Tutaj jak zobaczyliśmy rozbudowę ulicy i chodnik w projekcie budżetu, w budżecie miasta, w opisówce był taki fragment, że z inicjatywy lokalnej, ja go tam powiedzmy jakoś tam zacytuję, może nie dosłownie, że proponuje się następujące inwestycje, realizację następujących inwestycji ze środków inicjatywy lokalnej. I był budowa Bacińskiego i Chalickiego wraz z chodnikiem. Był. Natomiast później się okazało, że no, inwestycje z udziałem mieszkańców, to jest tam jakaś ustawiona kolejka, nie, który akurat, że to jest tam na którymś miejscu, no ale zostało wpisane, my tu już, myśleliśmy, że to będzie zrealizowane, okazuje się, że nie, że zostało wpisane, no było w opisówce wpisane i tyle. Nie wiem, no, na tym chodniku nam, mówię, tutaj na tyle zależało, że tutaj no, przychodzą też mieszkańcy, szczególnie tam Ichoin i tam osiedla Szymanowskiego, tam, gdzie tam ich dzieci chodzą, czy do szesnastki, czy tutaj, no i muszą, jeżeli idą tamtędy, to muszą iść albo po ścieżce rowerowej, która jest narysowana na tym, po której nie wolno chodzić, nie? Albo idą po drugiej stronie, to w lecie to pół biedy, bo sobie po trawce idą, ale jak jest jesień, jak pada, no to tam można ugrzęznąć. Grzęzowisko, no właśnie. Po tej trawce to też nie tak bardzo, bo ja tamtędy chodzę i jest mokro, bo jest rosa. I normalnie jest mokro, tak samo. No dobrze, jak była przecież osoba niepełnosprawna, która jedzie z wózkiem? No w ogóle nie wychodzi chłopczyk, który mieszka na naszej ulicy. Ja go nie widziałam, żeby kiedykolwiek wyszedł. Tam nauczyciele chodzi, to jest dokąd już. On nie wyjedzie, bo tam nie ma ulicy, jest droga. A do matki z dziećmi do żłobka, który się czuje. No to tam. No, na przykład z ulicy Barcińskiego i Chalickiego na przykład. Nie ma jak. No właśnie. Także ten chodnik to jest... Nie ma zakopnika, ale on nie ma oświetlenia. A dlaczego ja prowadzę męża wszędzie za sobą? Bo tam nie ma światła. No tak, więc dużo tam, mówimy, że nie ma tego, nie zacznijmy od chodnika, tego, nie? A tam nie ma oświetlenia kompletnie żadnego. Nie ma ani jednej lampy. Projekt już jest. Znaczy projekt to już jest mieszkańcy finansowali. Projekt to już jest od dawna. A jaka tam cena? 250 tysięcy? Jak to cię mam w całości tego chodnika konkretnie. Ulicę będziesz tam? W całości nie pamiętam, tam było ponad 2 miliony. Ale nie pamiętam. Ale samego chodnika? Nie było ceny samego chodnika. To była łączna budowa Barcińskiego, Chalickiego i chodnika wraz ze ścieżką rowerową. Nie zgodziliby się ludzie, bo to jest z naszych prywatnych pieniędzy. No tak, to ten projekt. Ja zresztą ten projekt to Państwu rozdawałem tam. Tamtym razem. No, rok temu, nie? Proszę Państwa, ja mam takie pytanie. Pani radna. Ja mam do Państwa takie pytanie. Bo ja się spotkałam z tym i nie wiem, czy Państwo też. Na przykład, choćby ten pierwszy punkt, ten ma modernizacja budynku przedszkola. Ja już znam 3 wersje, ile to miałoby kosztować. Każda z tych wersji jest inna i jestem ciekawa Państwa informacji na ten temat, bo wydaje mi się, że tak w zależności od tego, co tam się dzieje z tymi finansami, teraz to jest no, coś, co ewentualnie można brać pod uwagę, po czym za chwilę okazuje
zrobić, że to jest tak drogie, że absolutnie to jest w ogóle gdzieś tam spychane. Więc, bo tu też już słyszę 2 miliony, 4,5 miliona i tak dalej, więc czy tak jak sobie to miasto rzuca te ceny. Pani radna od nas nie uzyska takiej odpowiedzi, bo my się też z tym borykamy. No właśnie, czy na co dziś, bo powiem tylko na przykładzie tej inwestycji przy Kalickiego i chodnika. No. I to pani radna chyba tak podniosła ten temat, że no, pierwsza wycena była tam 2 miliony, a kolejna 9, tak? No, no właśnie, co się dzieje? Z wyceną i my się z tym co się na co dzień borykamy i nie ukrywam też, wszyscy się z tym spotkaliśmy w tym roku również, niestety ponownie, no bo nie, od służb miejskich nie otrzymujemy... No robią nas bardzo długo, no i właśnie znaczy, wycena jest na tyle... szacunkowa, że my też nie możemy dostosować naszych tutaj propozycji do tych wycen i przedłożeń, które proponuje Zarząd Drugi Mostów i Inwestycji. I musimy w ostatniej chwili, tak jak to też ma miejsce w tym roku, przy okazji budowy chodnika, które okazało się tutaj przy szkole 43, niemożliwe do wykonania z uwagi na to, że gdzieś tam są jakieś zwroty i nie są niedomówienia między wydziałami inwestycji i gospodarowania mieniem. Jeden drugi nie wiedział, co drugi wydział robi. Albo na przykładzie tej wyceny inwestycji, gdzie też no, nie wiemy w jakich proporcjach i granicach się poruszamy. Więc my też mamy z tym problem. Znaczy, my mamy problem natury takiej, wracając już do tych punktów, może tylko jedno zdanie powiem, jeżeli pani radna poruszyła ten temat, bo my co roku musimy, jeżeli na przykład mamy jakiś chodnik, budowę chodnika, przykładowo wycenioną w tym roku, to ja i tak piszę w przyszłym roku na przykład do Zarządu Dróg i Mostów o ponowną wycenę, bo one są różne, w ciągu trzech, ta sama inwestycja w ciągu trzech lat nie zawsze jest większa wycena, wbrew pozorom. A teraz prawdopodobnie jest większa. Ale teraz tak, no mieliśmy, w zeszłym roku mieliśmy, bo my dysponujemy tymi skromnymi środkami z rezerwy, w zeszłym roku mieliśmy bardzo poważną sytuację, ponieważ okazało się, że Wydział Inwestycji pomylił się o 150%, to znaczy za mało wycenił, praktycznie drugie tyle kosztowały miejsca parkingowe, które zrobiliśmy na szczęście przy ulicy Harnasie, przy ulicy Rogera, przepraszam, przy wieżowcach przy Rogera, ale to w ostatniej chwili po prostu zdążyliśmy pewne sprawy załatwić. W tym roku to się powtarza, ale to tak mówię, 2 lata są takie, że tak powiem, takie ekstremalne, nie? Natomiast wcześniej to zawsze był problem z wyceną. Ale wracając do następnego punktu, to wykonanie prawoskrętu z ulicy Żywnego w ulicy Elsnera. Proszę Państwa, ten punkt został zgłoszony do budżetu obywatelskiego i od razu tu zachęcam Państwa do głosowania na ten projekt. Natomiast tu chodzi o to, ja tylko może Hanka, chcesz powiedzieć 2 słowa, powiedz może. Po prostu były na początku problemy, bo myśmy występowali do miasta o wykonanie tego prawoskrętu. Potem się okazało, że to by była za duże koszty, bo trzeba było te kable energetyczne przekładać, bo tam jest parking i lampy oświetleniowe. Więc dogadaliśmy się tak, można to tak powiedzieć, że dogadaliśmy się, zaraz spółdzielni rozmawiał z Wydziałem Dróg i Mostów i padła propozycja, że my oddamy nie prawą część ulicy Żywnego, tylko lewą, to znaczy zależy jak kto patrzy. Jeżeli się wjeżdża z Żywnego, to oddamy prawą stronę, tam gdzie jest pas zieleni w tej chwili. Chodnik i ten chodnik przeznaczymy na tą jezdnię. A tym samym będzie wtedy 3 pasy ruchu. Będzie jazda na wprost, w prawo i w lewo. Czyli po prostu jeden pas zostanie dobudowany. Dobudowany. A na ile to jest wyceniony teraz w budżecie obywatelskim? Nawet nie pamiętam. Zaraz sprawdzę. Bo tam pierwotnie była jakaś horrendalna. Nie, właśnie o to chodzi, że nie. Ale nie, wtedy kiedy trzeba było przenosić te kable, to tam było jakieś ogromne. To był taki podjazd i on do dzisiaj jest. Także ten chodnik jest tak, jak ma być już to w planie. A jest wąska ta ulica, no więc nie wiem, czy nie ma pieniędzy, czy no teraz wróciliśmy do budżetu obywatelskiego
próbujemy go przegłosować. To jest około 6 tysięcy, o ile dobrze pamiętam. Ja zaraz to sprawdzę, tylko nie wiem, jest na ulicy Żywnego, wpadając do Lesnera, ma zostać? Ten nie, nie, nie. Chodnik, chodnik będzie przeznaczony na jezdnię. No tak, ale to jest kawałeczek. Cały pas. Aż do od strony, gdzie jest chodnik i pas zieleni, od, z tej strony będzie dobudowany dodatkowy pas jezdni. Jezdni i to i on będzie spełnił funkcję pasa jezdni, tej, która funkcjonuje. Natomiast obecny pas jezdni, będzie, który jest skrętem w lewo, będzie prawoskrętem. Może tak. To jest już zaraz. Jest prawe, będzie przecież dołożone, tylko z lewej będzie dołożone przy wyjeździe. Tak jest dokładnie. No, dlatego mówię, zależy z której strony. 300 tysięcy. W budżecie obywatelskim jest na 300 tysięcy. A my oddajemy pas po przeciwnej stronie. Także nie jest to. Nie jest to tak dobre. Już która stoi tam. A latarnia stoi po stronie parkingu. No wiem, ale bo to masz szybko, ponieważ woda stała za parkingu. Tak, tak, tak. Ale nie ma dobrze. Proszę Państwa, jeśli chodzi dalej, tak króciutko. Budowanie miejsc parkingowych przy ulicy Harnasie, to jest konkretnie od strony działki tam 19, w sąsiedztwie stacji Trafo. Tam dostaliśmy 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam, Marek, tak? Dostaliśmy wycenę na, że jest możliwość, a ze względu na to, że tam mieszkańcy wnioskują, żeby jak najwięcej tych miejsc parkingowych powstawało, no to tam jak najbardziej jest to wskazane. Remont ulicy Beskidzkiej między ulicami Pienińską a Gorczańską, ten fragment wraz z remontem chodnika. Punkt 9. Kompleksowa przebudowa terenu pomiędzy przedszkolem 75, gimnazjum, obecnie szkołą podstawową numer 16, a szkołą podstawową 43, wraz z remontem chodników. Oczywiście uwzględniając poprawę odprowadzania dróg wód opadowych z tego względu, że tam się tworzą duże, no takie kałuże, tak, oraz budową drogi dla rowerów od istniejącego ciągu pierwszego za gimnazjum numer 16 do szkół paderewskiej wraz z sięgaczami do gimnazjum numer 16. I tak dalej, już nie będę czytał tutaj Kuba, by Kuba, jeżeli chcesz coś dodać na ten temat, to... No wiem, no ale wszystko jest w opisie, także nie będę. Odnośnie budowy ulicy Jurajskiej nie będę się wypowiadał, to jest inwestycja z udziałem mieszkańców, która się ciągnie od niepamiętnych czasów, także to znamy wszystko. Jeśli chodzi o przebudowę prawoskrętu z ulicy Szwajcarskiej w ulicę Choiny, to jest wniosek mieszkańców. Tu chodzi o osoby, które wyjeżdżają z osiedla Paderewskiego, szczególnie rano, tworzy się tam bardzo duży korek. I to zarówno osoby, które wyjeżdżają, jak i osoby, które wracają, odwożąc dzieci do szkoły 43. To musielibyśmy Państwu tam pójść po prostu, ja bym Państwu pokazał, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby zgłaszać ten wniosek. Tutaj byli nawet kilku mieszkańców też było u nas na posiedzeniu i zgłaszali ten problem, także to jest miejski grunt? Tak. Teraz tak, jeśli chodzi o zaprojektowanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu na osiedlu Choiny, proszę Państwa, tylko jedno zdanie. Ze względu na to, że mieszkańcy Choiny, my wnioskujemy o pewne sprawy, takie jak na przykład ustawienie na jednej z jezdni, na przykład progu zwalniającego, czy do jakiegoś... dorzucenie jakiegoś znaku i tak dalej. Otrzymaliśmy odpowiedź z wydziału z Zarządu Dróg i Mostów, że żeby takie rzeczy robić, to no, musi być opracowana nowa organizacja ruchu w tym względzie. Teraz tak, zadaszenie i oświetlenie boiska z bandami hokejowymi do bike polo na terenie szkoły 43. No to jest też wniosek między innymi i klubu sportowego, który korzysta z tego boiska do bike polo, ale również mieszkańców, ponieważ to jest boisko do bike polo, ale najczęściej przez mieszkańców to przede wszystkim jest wykorzystywane przez dzieci do jazdy na rolkach. W lecie to tam naprawdę dużo dzieci jeździ na tych rolkach i czasami te dzieciaki jeżdżą do późnych godzin. Nie wiem, co na to rodzice, ale ten, no i dobrze by było. No i dobrze by było, żeby zeszło się mniej zadaszono. Jakie pieniądze? W
Pamiętasz ile? Nie pamiętam ile. To było... Ale miliony? Nie. Tak. I to tak w małych sesjach. To zależy jaka wiata była. Budowa Halickiego Marcińskiego, to już mówiliśmy. Doświetlenie ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Szwajcarskiej do ulicy Leszczyckiego. Pani Lucynko, może Pani dwa słowa? Tak, to jest ulica biegnąca równolegle do tej ulicy Choliny. Jest oddzielona takim dużym pasem zieleni i drzewami, bardzo wysokimi, dużymi, rozrosniętymi drzewami. I ta ulica właśnie tak biegnie wzdłuż osiedla. I ona jest bardzo ciemna. Wydawałoby się, że z ulicy Choliny powinna być oświetlona, a niestety jest bardzo ciemna. Te drzewa zasłaniają i no, a tam mieszkańcy podjeżdżają do swoich bloków. Nic nie widać, po prostu jest bardzo, bardzo ciemno. Bardzo by nam zależało na tym właśnie, ponieważ zimą to rodzice podjeżdżają do przedszkola. I tak jak mówię, tam jest gniazdo przedszkola 76. Tak, 76. Także... Tam jest bardzo, bardzo ciemno. Proszę, szczególnie na tym odcinku, gdzie jest budynek Paderewskiego 14, bo tam drzew jest bardzo dużo. I to świetnie. My zwracaliśmy się do Zarządu Dróg i Mostów o, no, i o wycenę, pamięta Pani? 250 tysięcy. Ale to 250 to na, było tylko na ten fragment Paderewskiego 14. 250 tysięcy, natomiast na całą ulicę ja nie pamiętam ile, ale to było sporo. To było sporo. Na Paderewskiego, jak już powiem, napisano, że 28 metrów bieżących to jest około 100 tysięcy. Ale to jest 250 tysięcy. Do Szwajcarskiej 250 tysięcy, 68 metrów bieżących. No to dobrze pamiętam. No to dobrze. No, także to by my... 250 tysięcy za 70 metrów, tak? Tak. Bo my zwracaliśmy się o wycenę z racji, znaczy w momencie, kiedy dzieliliśmy środki z rezerwy. Myśleliśmy, że może tam się uda, no ale były takie sprawy inne też. Dobrze. Może by się to udało na przykład w jednym roku zrobić projekt, a drugim roku wykonanie, żeby to tak od razu nie wyłożyć takich dużych pieniędzy. No, Pani Lucynko, podsumowując, nie są to jakieś gigantyczne pieniądze. Tak. No, w każdym razie nie, także to też. Problem tego, że nie tylko jedna ulica Paderewskiego jest w Lublinie. No. Ja wiem, że nie tylko Czechów jest w Lublinie. Także, ale faktem jest, że jest niedoświetlona, bo wczoraj właśnie tam wieczorem jeździłem. To są ciemności egipskie. Ja zapraszam do mnie na ulicę. Ale to świetnie, jak już w ogóle stało. Dzieło Halickiego? Tam w ogóle nie. Tam w ogóle nie. Ale gwiazdy za to. Powiedzmy o 16 minucie. Punkt 16. Doświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy przy Zelwerowicza od Alnika do ulicy Choiny. To był twój. No, ja tak powiem, to jest teraz też projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego. Nie są to duże pieniądze, dokładnie nie wiem w jakiej kwocie. No, że tak powiem, jest to zasłonięte od ulicy Zelwerowicza, to przejście jest zasłonięte ekranami, jakby były jeszcze to ekrany, te prześwitujące, to by było dobrze, są te dzielone i no, jest tam kawałek zrobiony, ale to nie wystarcza, że trzeba by było pociągnąć. Dobrze. I tak, rewot ulicy Sądeckiej i Pienińskiej. I proszę Państwa, teraz tak, my o te wnioski, no tak jak Państwo zauważyli, część nie ma ze względu na to, że zostały tam jakoś zrealizowane. Część stwierdziliśmy, że no nie są nam może na tyle tam takie istotne. Natomiast one są ułożone według priorytetów. I tak te pierwsze, z tych pierwszych powiedzmy, załóżmy sześciu, nie? No dobrze, żeby cokolwiek znalazło się w budżecie miasta. Oczywiście wszystkie wnioski są ważne. Natomiast no wiadomo, trzeba jakoś priorytetyzację robić. I ja bym tylko no, miał taką prośbę, żeby Państwo, zaraz Państwo będą się oczywiście wypowiadać, ale żebyście i zgłaszali na komisjach i jakoś macie większy na pewno wpływ, jakoś wpływali, żeby coś tam w tym budżecie się pojawiło. Ja muszę przyznać, że co roku jakaś
jedna, dwie, jakieś pozycje z tych naszych wniosków się pojawiały i myślę, że dobrze by było utrzymać ten dobry trend. Zwyczaj. Zwyczaj, tak, żeby jednak coś się pojawiło. W trzeciej części ja będę mówił o jeszcze jednej takiej sprawie, natomiast tutaj no, odnośnie dotyczące właśnie jednego z wniosków, który się pojawił w budżecie. Natomiast ja myślę, że teraz no, to Proszę Państwa radnych o wypowiedzenie się co do naszych wniosków, co Państwo możecie widzicie pod tego właśnie jakoś tam poprzeć. Znaczy tak, po pierwsze też mam takie wrażenie, że w tym roku jak się udało zmieścić na jednej kartce wnioski, to też dlatego, że co roku udaje się coś zrealizować. To nie ale tylko dlatego, że Państwo wycina. Wiem, dokładacie, jasne. Nie było chociażby drogi łączącej Melomanów i Operową, bo osiedla nie było jeszcze rok temu zamieszkałe. Tak. Więc się pojawiają niektóre wnioski, co faktycznie jest smutne, od wielu lat się pojawiają. No to przedszkole 75, które u Państwa jest na pierwszym miejscu kolejny rok. No boli mnie strasznie, powiem szczerze, i to jest taki problem. No już nie wiem jak to nazwać, no bo od wielu lat prosimy o to. Natomiast jest też w mieście kolejka do termomodernizacji obiektów oświatowych. Miasto nie finansuje tego w 100%. Tylko jest dofinansowanie. Mam nadzieję, że my w tej, jasne, że my w tej kolejce z przedszkolem jesteśmy coraz wyżej z roku na rok. Przepraszam, się wtrącę. No jasne. Miałem informację to sprzed dwóch lat, bo później już w zeszłym roku to już nie pytałem. Znowu przedszkole było bardzo blisko, ale wypadło niżej w kolejce. Także spadło w rankingu. Także nie wiem na czym to polega. Ale wszystkie pozostałe przedszkola w dzielnicy już dawno są docieplone, jest termomodernizacja przeprowadzona. Natomiast tutaj ja wiem, oczywiście zaraz Państwo będą, ja wiem, że to jest kwestia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, konkursu i tak dalej, że to nie jest to finansowane przez miasto w 100% i tak dalej. Ale jakieś odnoszę dziwne wrażenie, że albo to przedszkole jest pechowe, że tak spada w rankingu, a to jest naprawdę dobre przedszkole. Ja miałem nadzieję, że jak moja młodsza córka tam chodziła 3 lata, to w ciągu tych 3 lat, że może się tam doczeka rzeczywiście termomodernizacji. No moja córka jest teraz w 4 klasie podstawówki i także co najmniej 7 lat, a nawet więcej to przedszkole. A to przedszkole jest no spore, takie właśnie i tam sporo tych dzieci chodzi, no i dobrze, żeby było dość dobrze. Już nie trzeba nazwać. Dlatego w przedszkole chodziły moje dzieci oraz moje wnuki. To już wnuki są w szkole. Jedno już w gimnazjum, no już teraz to nie gimnazjum, ale... Pisaliśmy już w tamtym roku wnioski o to, by wielu razy się o to domagało, bo to jest ta modernizacja, ale... No właśnie. Jeszcze kwestia punktu 6, bo to jest też punkt, którym już zajmowaliśmy się jakiś czas temu, tylko tam były gigant, tam, ja nie pamiętam, ale tam ponad milion złotych była ta kwota. 2 czy 3 lata temu zmieniliśmy to, że przekazujemy drugą stronę. Była ta kwota strasznie duża i zawsze Zarząd Dróg i Mostów tłumaczył to tym, że jest mała inwestycja, ogromne pieniądze. Kiedy będą wyniki, proszę mi przypomnieć, z głosowania budżetu obywatelskiego? Od 23 się mają zacząć. Głosowanie. To zależy, kiedy pan dyrektor Chorąż policzy głos. 23, czyli gdzieś do końca października jest głosowanie. Do 10 października. Do końca września chciałem powiedzieć. Do 10 października, tak, jest głosowanie. Listopad. No to jeszcze będzie czas, tak, rzutem na taśmę. Że jakby projekt nie przeszedł, mam nadzieję, że przejdzie. To jeszcze będzie. To jeśli do końca roku by było ogłoszone wyniki budżetu, to byłby czas, żeby wpisać przyszłoroczny budżet. Ale my mamy budżet przyszłoroczny. 22 grudnia uchwalamy. No można do ostatniej chwili. No w autopoprawce. W autopoprawce. Tym bardziej, że jest to wycenione oficjalnie sobie 300 tysięcy. W trakcie roku to już będzie zdecydowanie ciężej. No 300 tysięcy. Wiem, mam zapisane.
Tak jest oficjalnie w zestawieniu tych wniosków na stronie internetowej, jeśli chodzi o wnioski do właśnie do budżetu obywatelskiego. No dobrze, nie, 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 ja mam teraz proszę bardzo, pani Radna Następnik. Tak, ja na to przedszkole też pisałam w tamtym roku na termoizolację, bo tam nasz wnuk chodził do tego przedszkola, teraz już jest w trzeciej klasie. Proszę Państwa, ja tu cieszę się, że wprawdzie na 14 miejscu, ale jest ta ulica Halickiego i Barcickiego. No, pan prezydent obiecał, miało i w ogóle nie być. Proszę pana, pan prezydent obiecał, no obiecał, pan by to usłyszał, ja to słyszałam. Ale na razie, gdyby to miało ruszyć w tym roku, tak jak obiecał, no to już by ruszało. Ale na razie nie rusza. Więc ja chcę powiedzieć, że ta ulica jest bardzo ulicą niebezpieczną. Bo chodzą tam dzieci do szkoły na piechotę, bo tam się sprzecznie jeździ. Ta ulica jest 2 km długa, to jest jedna rzecz. Po drugie, nie ma ani jednej latarni, to jest trzecia rzecz. Po trzecie jest wyboista. No i pod moją kurtką, jak wracała sąsiadka ze szkoły, to było 9 dzików. Więc no jest to niebezpieczne. Była tam telewizja też w tej okolicy, bardziej od strony Zelwerowicza. No jest jak jest. Teraz jak powstanie, tu pan sugerował, że żłobek. Oczywiście, że dobrze, że powstanie. Też tam są dzieci z tej ulicy i sąsiedni. I też nie mają wyjechać. Nie da się pobudować chodnika niezależnie od tej ulicy, dlatego że jest to jeden projekt. I to jest jeden projekt i on ma być te dwie ulice, bo to nie tylko Halickiego, ale i Barcickiego i ten chodnik wzdłuż Koncertowej. Także to są ogromne pieniądze. I ja dalej będę pisała o to przedszkole, żeby ono się znalazło. I o ten wyjazd z tego nowego osiedla tyłem. Bo tam, melomanów, no melomanów to są dwie nowe dla nas ulice, ja nawet nie wiem, gdzie tam mieszkam, że ona się melomanów nazywa, ale w każdym razie, żeby ruch skierować nie bezpośrednio na Koncertową, która się blokuje, tylko wyprowadzić tam z tyłu i bezpośrednio na rondo Kilara. Tym fragmentem, który jest tam już. Tam już jest, tam już niedużo potrzeba, że tak powiem, żeby to wyprowadzić. No to jak wycenią, to ja nie wiem. Ale pani radna, musimy również pamiętać o ulicy Paderewskiego. No ja pamiętam, ja pamiętam też o parkingach, które są, dlatego że one są też i konieczne, żeby ja po prostu tam do kościoła jeżdżę. Widzimy, tak, że od nas jest tam wszędzie spory kawał i tam one rzeczywiście są potrzebne. Nie, niewątpliwie w tym, a co się znajdzie w budżecie, to my nie wiemy. W tamtym roku to chyba się z moich propozycji to chyba nic nie zrealizowało. Nic. Ja już jak jestem przy głosie, to bym chciała powiedzieć tak, że ruszył już program miasta dotyczący szczepień na grypę dla seniorów, to znaczy powyżej 65 roku życia nieodpłatnie. Szczepionki są w każdej przychodni, która chciała wziąć rejonowej, tego podstawowego lekarza i to nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, czy ona jest tak zwana państwowa, czy ona jest NZOZ-em. Nie ma znaczenia. Miasto zakupiło te szczepionki i są to szczepionki na grypę czterowalentną, tą grypę tetra. Gdzie są dwie linie, tu już jakby rozmawiam z panem, dwie linie wirusa A i dwie B, bo te ostatnie zachorowania były z tą grupą B. Do tej pory była trójwalentna, było dwie linie wirusa z grupy A i jedna z grupy B. Także to jest tyle. To można poszczepionek, to ja ze dwa zdania może poszczepionek. Nie, nie, nie. To ja mówię tylko, że już jest od poniedziałku w każdej przychodni. Są już informacje w przychodniach. Ja osobiście tak, tak, i już można szczepić, bo taka jest umowa z miastem. Bardzo dziękuję. Także tyle już więcej nie ma. Proszę bardzo, teraz poproszę panią radną Jaśkowską Annę. No ja mogę powiedzieć odnośnie termomodernizacji, że walczę, przy czym
Moja, że tak powiem, walka w tej chwili polega na takiej podjazdowej. Przeszłam z oficjalnej, jako że te oficjalne jakieś zabiegi nie skutkują. Natomiast dowiedziałam się, że niektóre przedszkola załatwiły tą termomodernizację pod stołem. No i szukam w tej chwili właśnie dojściowego, żeby można było załatwić sprawę pod stołem. Schodzimy do podziemia? Nie, no po prostu myślę, że ze względu... Ja tak przynajmniej myślałam do tej pory, ale tu słyszę, że tu Państwo też walczyli o to, że to po prostu, no, złożona moja lista tych, prawda, pobożnych życzeń, jak to się mówi, do następnego budżetu oczywiście. No nie znalazłam jakiegoś takiego uśmiechu do miasta, że tak, tak to zrobimy. No, właściwie za wyjątkiem może jednej sprawy, która no, była, że tak powiem, też popierana przez kolegów. Ja przepraszam na chwilę, ale tak, no, wyjść, ponieważ mamy inne sprawy, także dziękujemy bardzo Pani Radnej za obecność. I proszę uważnie iść, bo jak ciemno, to trzeba uważnie. Nie, ja sama nie chodzę, to przy mnie do samej chodzi. Także chodnik też jest bardzo potrzebny w tym miejscu. Tak, a wszystko jedno, ja mogę i po sporcie chodzić. Ale sama nie chodzę, nic. Także prosimy o... Dobranoc. Dobranoc, dziękujemy. Przepraszam na emocje, proszę bardzo, proszę. Także nie, no myślę, że jakby tutaj te jakieś głośne wysiłki, że akurat no, to przedszkole wspólnie tu jakoś tak wybrzmiały. No może byłby efekt, ale co mnie mierzi i bardzo boli, to, że odnośnie tej termomodernizacji mam trzy wersje, ile to miałoby kosztować i w związku z tym stwierdziłam, że to są takie jakby gadania, co komuś na język przyniesie i nie ma w tej materii naprawdę żadnej jakiejś wiążącej odpowiedzi. Po prostu jak dopytuję, no, w momencie, kiedy tam się, prawda, ten budżet zaciska na gardle, no to wtedy dostaję odpowiedź, och, to jest taka inwestycja, prawda, ogromna, że no to w ogóle nie ma mowy zapomnieć. Natomiast, że no może w przyszłym roku wtedy jak gdyby te ceny jakoś tak spadają, dowiaduję się, że to jest no, trzykrotnie, czterokrotnie mniej niż mi powiedziano, powiedzmy, parę miesięcy temu. No i mówię, także będę jeszcze próbować, ponieważ jakoś tak no, od razu myślałam sobie o tej termomodernizacji. Będę, jak to się mówi, jeszcze próbować takich tych wysiłków nieoficjalnych, które zaowocowały, no, mam takie informacje z dobrego źródła. W dwóch przypadkach, że to zadziałało i dlaczego nasze spadło. Więc po prostu no, wiele rzeczy dzieje się chyba. No, co innego jest na piśmie, co innego jest na gębę, a co innego się dzieje no, pod stołem. Tak to wygląda. Tak, Pani Michale? Ja nie mam takich informacji. No, to jest jedna sprawa, którą chciałam Państwu. Którą się chciałam no, podzielić. Drugie, jeśli chodzi o tą ulicę Operową i Manomanu z tym rondem Kilara. Ja myślę, że tam no, od razu jest sprawa źle postawiona. Dlaczego tego wyjazdu od razu nie robią trzypasmowego? W lewo, w prawo i na wprost. Za chwilę będzie ten sam problem, powiedzmy, prawda? To więc, samo, to no i co to chodzi, więc przecież to po prostu jest jakieś takie myślenie nie za bardzo chyba do przodu, bo za chwilę będzie, nie wiem w czyjej to gestii leży, ale chyba w gestii tych deweloperów, Staszku. Znaczy, często właśnie jest tak, że te komunikacje, ta infrastruktura drogowa jest jakby częścią tej inwestycji no budowlanej, tak się miasto często dogada. Jak tutaj jest w tym przypadku, właśnie, to ja nie wiem. Tutaj jest, wiecie Państwo. Czy to była kwestia dewelopera, czy to jest to znaczy z tego, co myśmy chodzili, jeśli chodzi o ulicę Żywnego i że w tej chwili... Pozwólmy Pani... Nie, proszę bardzo, proszę Pani, proszę dodać taką no, chyba istotną
istotną rzecz. I odnośnie punktu 9 mam do Państwa pytanie, bo jak najbardziej oczywiście jest to rzecz do poparcia, tylko ostatnio chyba jak u Państwa byłam, padały tam informacje dotyczące tego, że część gruntu należy do jakichś właścicieli, z którymi nie bardzo można tam jakoś dogadać. Niewykupione. No właśnie, jak jest sytuacja na chwilę obecną? Co jest z tymi gruntami? Czy rzeczywiście można tutaj działać? W trzeciej części będziemy o tym mówić, naszego, bo tam mamy, tutaj Jarek też będzie mówił, mamy taki problem w związku z tym, ale tam pomijając ten grunt, który nie należy do miasta, bo tam jest taki kształt mniej więcej takiego, taki długi, takiego trapezu, nie? Jakby. Mówię o boisku? Tak, tak. Tak, o tym boisku między. Więc jak będzie wygląda sprawa? Tego boiska, tak. Znaczy, nie. Szanowni Państwo, może tutaj to zilustruje ta mapka. Macie Państwo zarys tego boiska w tej chwili, to jest boisko trawiaste, prawda? No to jest oto. Ten zarys tej takiej. No. Bieżnia. Tak, to jest bieżnia. To nie dotyczy. Na części tego boiska jest usytuowana działka 1 przez 1, opal właśnie. Ona przebiega 1 trzeciej przez boisko. To jest działka prywatna. To jest działka prywatna, więc w tej chwili no, stan prawny jest skomplikowany, ponieważ funkcjonuje boisko na miastę. Jak ono funkcjonuje, to możemy zobaczyć, nie jest to specjalnie boisko w tej chwili, to de facto wybieg dla psów. Ale może ja, przepraszam, bo o tym będziemy mówić w następnej części, natomiast ja tylko odpowiem Pani. Nie, dobrze, tylko chodzi o problem, bo ja tylko Pani Radnej chciałem powiedzieć, że punkt 9 nie dotyczy tego boiska, bo punkt 9 dotyczy chodników przyległych do tego tam powiedzmy jakiś tam pasm zieleni i tak dalej, ławek, natomiast kwestia tego boiska to jest kwestia zupełnie, ja wiem, że to może tak wygląda, że to jest pomiędzy przedszkolem 75, gimnazjum 16, a szkołą 43. Jest też to boisko, nie? Ale kwestia jest bardziej związana z tymi chodnikami, które są, tam są i z tymi, tak, z tymi pasmami zieleni, które tam są. To wymaga, jak my chcieliśmy tam, że tak powiem, podratować ten teren, żeby tam nie tworzyły się takie te duże kałuże, no to ja dostałem, czy to było chyba dwa lata temu, taką informację, że to w ogóle ten teren wymaga rekultywacji całościowo, nie? Z Wydziału Gospodarki Komunalnej właśnie dostałem taką informację. Także tutaj po prostu trzeba było zająć się jako całością tym terenem. Ale dobrze, przepraszam, już nie. W każdym razie, bo jeżeli tutaj na przykład jakoś działać, to trzeba mieć jasną sytuację, jeśli chodzi o własności tych gruntów, taką, żeby była czysta, prawda sprawa, żeby, no bo idzie człowiek tam do urzędu, no to mówią, a tu się nic nie da zrobić, bo i tu jest już wymiana, prawda, informacji typu, tam to jest do tego na przykład, należy do takiego, a on nie chce tego sprzedać, no i koniec, bo się film nic nie można z tym zrobić, tak czy nie? Znaczy, jeśli chodzi o to boisko, to mamy taką informację, że w ogóle Urząd Miasta nie zamierza wykupić tej działki od tego prywatnego właściciela. Jako, że zgodnie z planem obowiązującym jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Także to w ogóle jest naszym zdaniem pat i stan tymczasowości, bo z jednej strony mówimy o tym terenie. Gdzie jest tam, że 43? 43 jest tutaj. I to jest boisko, szkoły. Tak? Tutaj jest ten boisko 16 na dole, a to jest to boisko trawiaste w tej chwili przed skarbą, między osiedlem Szymanowskiego a szkołą. No jest tak, nie będzie wykupu tej działki. Jako, że to jest teren zabudowy mieszkaniowej, stan jest obecnie taki, że tam funkcjonuje to boisko. To jest utrzymywane przez Wydział Sportu, jest tam koszone, ale tak naprawdę raczej nieużytkowane.
Zostawmy tą dyskusję, bo się przedłuża to wszystko. Szanowni Państwo, może właśnie ta hipoteka, żeby po prostu też dopytać prezydenta, czy może w formie interpelacji jakichś, tak, zapytań. No jaka jest przyszłość tego terenu? Co z tym należałoby zrobić? No jeżeli nie wykupujemy, jak tutaj informuje dyrektor Napuru, no to co? Czy mamy utrzymywać ten stan tymczasowości? Może zmienić plan? No ja nie wiem. W tym momencie tak na gorąco trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ale to też prosilibyśmy Państwa, żeby ten temat podjąć. No bo... Dobrze. Czy Pani Radna Leszczowska ma już tak? Tak. Bardzo proszę Pana Radnego Brzozowskiego o głos. Proszę Państwa, pierwsze pytanie, bo tutaj jest 17 punktów, prawda? Przy czym budowa Halickiego, Barcickiego jest powiedzmy tutaj przy piątym punkcie raczej, no to odpada tam ten 17, znaczy, to jest 16. Ja tak, to tutaj poszła Pani Rada, ja powiem tak, my to żeśmy spriorytetyzowali, rozdzielili ze względu, że nie ukrywajmy, że dla nas jest ważniejsza budowa tego chodnika niż budowa ulicy Barcickiego. Czyli ja myślę, że tak do siódmego punktu raczej to są te takie nadzieje, że coś się z tego znajdzie w budżecie, tak? Więc tak, ja pisałem już, na pewno pisałem w sprawie tutaj zaraz Zakopiańskiej, gdzie ona tu jest, w drugim punkcie. Na pewno pisałem coś, bo tam właśnie chodziło o ten kawałek, nie? Tylko to już dosyć dawno. Na pewno pisałem też w sprawie tego budowy parkingu, tylko tego tutaj przy Zelwarowicza, między Zelwarowicza a bodajże Paderewskiego, tak? Tak jest? Tak. Tak. Nie pamiętam w tej chwili co oni tam odpowiedzieli, bo tam jakaś kwestia była, że tam może hipermarket czy supermarket, czy coś tam miało się budować, ale to podobno nieprawda była, więc tyle tam coś pamiętam z tych moich interpelacji na ten temat. Też tam się starała, parafia się starała, wiem, swego czasu o ten parking. Były jakieś tam starania. Parafia była bardzo zaangażowana, jeśli chodzi o ten projekt, przepraszam tylko to słowo, jeśli chodzi o projekt tego parkingu zgłoszony do budżetu obywatelskiego dwa lata temu. Tam ksiądz Probot Ważny i nawet na głoszeniach mówili i te także i głosowania, ale niestety głosowanie to przypadek. No niewątpliwie z jakby tematem tych parkingów się od dłuższego czasu interesuje, bo wiem, że tutaj na tym osiedlu, na całym Czechowie jest problem z parkowaniem, wszędzie jest problem z parkowaniem, więc są to dobre w sumie takie lokalizacje, nie wiem, tylko właśnie jakie są plany, bo oficjalnie chyba się tam nic nie dzieje, natomiast nieoficjalnie to trudno powiedzieć. Na pewno oczywiście będziemy, ja będę również, tak jak tutaj moi koledzy, koleżanki radni, starał się podpisać ponownie te wnioski. No, i będziemy na pewno starać się, żeby coś się jednak w tym budżecie znalazło. Co się znajdzie, to trudno w tej chwili powiedzieć, nie? No ale na pewno tak myślę do tego siódmego punktu, to ja osobiście na pewno będę składał w każdej z tych spraw, którą Państwo te wymienili, wnioski budżetowe. Bardzo dziękuję za deklarację i za chęć nam pomocy. Czy Państwo macie jakieś pytania do Państwa? To trzecie, to jako trzecie. Jeśli już też, bo tak jeszcze tutaj padła kwestia tych dzików, prawda? Akurat tutaj radna wyszła, bo tam koło niej te dziki grasują, wiem o tym, bo nie tylko od niej jakby wiem na ten temat. Ja dostałem ostatnio odpowiedź odnośnie mojej kolejnej, już nie wiem której tam interpelacji w tej sprawie, bo wiecie Państwo, że odłów został zastosowany, tylko w tamtym roku to inna firma robiła, a teraz robi inna firma, ale efekt jest taki sam. Zero efektu generalnie, żaden dzik nie został złapany. Natomiast to, co ja już wiem na ten temat, to jest tak, jest jesień.
Teraz będą się te młode, które się namnożyły w tym roku, rozchodziły, bo one po prostu, każde zwierzę ma swój rewir, i matka będzie, locha będzie goniła te młode od siebie, więc one będą się rozchodziły. A ponieważ nie mogą się rozchodzić w kierunku za miasto, to będą się szły w kierunku centrum miasta. Ja napisałem w którejś interpelacji, że problem zostanie zauważony dopiero jak pod ratusz podejdą dziki. No i no niestety chyba do tego dążymy, żeby właśnie tak się stało, bo jedyny sposób, który niektórych bulwersuje, no ale niestety, no albo my, albo dziki. No, no, nie ma innej alternatywy, więc to jest tylko odstrzał. Nie? Ja jednego spotkania się podrzuciłem dzika. Ale za mną jechała lisa, jak go przerośnęła, to cała lisa rozbita. Jeszcze policjant strzelał dwa razy dzika, bo jeszcze był. A audycji już nie było, prawda? Do trzeciej części. No może ja zacznę. Mam od razu do Państwa pytanie i prośbę, żeby Państwo się... pytania do Państwa. Tak, i żeby się Państwo zainteresowali, bo wiem, że tam już troszkę coś tam Pan Radny Banach się interesował. Ale jest sytuacja no, na tyle dziwna i niebezpieczna, a mówię o co chodzi. W projekcie budżetu, znaczy w budżecie miasta w tym na ten rok jest wpisane 2017 jest wpisane remont ulicy Żelazowej Woli od skrętu z ulicy Żywnego do wyjazdu całą od środka osiedla do tutaj przy Stokrotce taka aż pod kościół. Aż tak, jest tam do wyjazdu w kompozytorów, nie? Całość jest wpisana. To nie jest całość, to jest pół. Czy to jest, chodzi mi o całość taką? Parzysta część, dobrze. Ale w każdym razie jest to wpisane i tak, jeśli chodzi o zarząd Drugi Mostów, to w planie, w harmonogramie przetargów, poprawionym ostatnio w sierpniu, bo tam nowelizacja, oni nowelizują, jest to wpisane, że przetarg powinien się odbyć w marcu. Na remont tej ulicy. Przetarg się do tej pory nie odbył. Mamy wrzesień, istnieje duże zagrożenie, że ta inwestycja nie będzie realizowana. Jest serdeczna prośba do Państwa, żeby się... O co chodzi? Nie wiem. Żeby się, i to taka bardzo serdeczna, żeby się zainteresować tym, czy... Bo na tyle, na ile mam orientację, jeśli chodzi o prawo zamówień publicznych, jeśli chodzi o takie roboty, to jeżeli przetarg się do tej pory nie odbył, no to ja śmiem wątpić, czy ta inwestycja będzie realizowana w ogóle w tym roku, nie? Czy będzie. Także to jest moja taka gorąca prośba. Na pewno nie będzie realizowana. No ja nie chciałem powiedzieć wprost, ale no jak jest... się nawet by odbył do końca roku przetarg, to i tak nie będzie realizowana. No właśnie dlatego. Natomiast... jest tu i ta ściana płaczu. No tutaj nie ukrywam, że tutaj dużo starań żeśmy poczynili. Tym tutaj pomagał też Pan Radny Mariusz Banach. No dzisiaj nie mógł przyjść, akurat dzwonił do mnie. Ja zgłaszałem ten problem, już wiem, że coś tam się dowiadywał, ale też mam do Państwa prośbę, żeby czy, nie wiem, czy w formie jakiegoś zapytania, czy cokolwiek, no bo to było, my wszyscy tu się ucieszyliśmy, szczególnie mieszkańcy osiedla Chopina, nie, że ta ulica będzie remontowana, natomiast nic do tej pory się nie dzieje. I dziwną sytuacją jest też to, że Zarząd Drugi Mostów nie zdjął w ogóle tego ze swojego harmonogramu. A ten harmonogram, jak Państwo wejdą na stronę internetową Zarządu Drugi Mostów, gdzie jest harmonogram postępowań i przetargów, to ostatnia aktualizacja tego harmonogramu jest z sierpnia i cały czas jest tam wpisany remont ulicy Żelazowej Woli i jest wpisany marzec. Nie? Natomiast ja myślałem, że może coś przeoczyłem. Przewertowałem dwa razy dokładnie wszystkie postępowania i zakończone, i niezakończone, i tego nie znalazłem. No i nie ma. No dzwoniłem, że no nie ma. Nie uzyskałem jakiejś takiej sensownej odpowiedzi, dlaczego nie ma zarządu. Także mam serdeczną prośbę, żeby się zainteresować. Być może, no rzeczywiście, no ja tam nieoficjalnie, no, że nie ma środków, no ale to jeżeli nie ma środków, no to nie trzeba tam mieszkańców, powiedzmy, tam trzymać w jakiejś niepewności, tylko wprost powiedzieć, że na przykład nie będzie realizowana w tym roku, co bo to była jedyna taka większa, szczerze powiem, jedyna większa inwestycja w tym, w
tym budżecie na ten rok z terenu naszej dzielnicy, nie? Także ona jest pierwszy raz jest taka sytuacja, bo te, które wcześniej były realizowane, no to te duże, szczególnie te drogowe, no to w tam kwietniu, w maju już było po przetargu, dawno już był rozstrzygnięty i on był ogłaszany na początku roku. Także to moje główne pytanie. Tam teraz proszę inni, jeśli tam. Ale tak? To znaczy, to ja już Państwu relacjonowałem tą sprawę tego boiska. Uprzejma prośba o pytanie, interpelację w tej sprawie, no bo mówię, tutaj i radni zgłaszali takie wnioski do budżetu o kontynuację tej inwestycji boiskowej na tym terenie, natomiast ta działka prywatna w środku boiska de facto to uniemożliwia i zapisy planu obecnego zagospodarowania, gdzie ten teren jest przewidziany pod mieszkaniówkę. Działka 1 przez 1 tam było. Tak, działka 1 przez 1. A to boisko właściwie przynależy do szkoły, czy ono jest takie ogólnodostępne? Ono jest ogólnodostępne, ono jest utrzymywane o tyle o ile, tak? Wiem, że Wydział Sportu po prostu zleca koszenie, koszenie tego boiska. Nie wiem, czy ono jest odśnieżane w porze zimowej, ale nie, de facto nie. Chyba nie. No więc na pewno nie, jak Państwo mówicie. Natomiast ono faktycznie tam coś się odbywa. Ganiają psy. Psy ganiają. I jeszcze za dwa lata temu to jakieś tam mecze młodzieżowe się jakiś odbywały. Jakiś tam futbol amerykański, coś takiego, ale to jakieś takie samozwańcze stowarzyszenia, tak, coś organizują. Natomiast ten teren nie ulega degradacji. Tam była ta bieżnia, taka, jak Państwo może pamiętacie, żużlowa, ona już porasta trawą. Zaszczarpy dzieci w naszym trzeba by było z tym terenem zrobić, bo ja wiem, że to jest trudna i skomplikowana sytuacja, ponieważ z tej strony też pojawiają się jakieś wnioski zwrotowe w okolicy szkoły. Tu mieliśmy ten problem z budową chodnika, tak? Tu z kolei z drugiej strony szkoły 43 od strony kortu tenisowych, które mi zarządza MOSI. Tam ta inwestycja właśnie okazała się niemożliwa. Nasze kłopoty właśnie z uwagi na niezbyt szybką informację uzyskaną z Wydziału Inwestycji, Wydziału Gospodarowania Gminy. No ale mówię, to prośba taka do Państwa, żeby po prostu poruszyć ten temat, co z tym dalej. Bo mamy oficjalne pismo podpisane przez dyrektora Nachuluka z Wydziału Gospodarowania Mieniem, że nie wykupią w związku tam, że obowiązują plan zagospodarowania przestrzennego, wyklucza budowę, użytkowanie boiska sportowego na przedmiotowej działce. Gmina Lublin nie będzie podejmowała czynności zmierzających do pozyskania działki numer 1 przez 1. A Państwo jakie macie konkretnie jakby oczekiwania wobec tego terenu? Czy widzicie tam coś, czy jakieś propozycje Wy macie konkretnie co do tego? Tutaj debatowaliśmy na temat albo wykupu, albo zamiany, którą mógłby dokonać Wydział Gospodarowania Gminy. Ale co tam by miało być? Chodzi o własność, tylko o to, co miało być. Myślę, że trzeba by było kontynuować budowę boiska. To jest taki rejon sportowy typowo, prawda? Park, czy ale tam z tego, co wcześniej jest boisko, tam przy 16, tak? Ono jest na terenie szkoły. Z nawierzchnią sztuczną. Tutaj jest poliuretanowa. Orlik na terenie 43. Przy 16 nie jest Orlik, to jest boisko pełnowymiarowe, ale sztuczna trawa. Ale ono jest teraz, powiedzmy, takie właśnie byle jakie, ale jak jest tam boisko i ono jest wykorzystywane w jakimś sensie, że młodzież tam przychodzi, gra, zajmuje tam się. Tam grała kiedyś tak zwana samozwańcza Liga Mamrota się nazywała, nie proszę nie sugerować się na to, której zresztą tam taki pan, który tutaj był w Radzie, taki młody chłopak, zapomniałem, w pierwszej kadencji był taki, no wyleciało mi z głowy teraz, który tam organizował te mecze. Między innymi. Taki, że naprawdę oni tam prężnie działali. No teraz to jakoś tam zanikło, nie? Natomiast czasami. Futbol amerykański. Czasami właśnie coś się dzieje. Że próbują tam. To jest taki, nazwijmy to w cudzysłowie, dziki teren, że do futbolu amerykańskiego się nadaje, nie? Może tak. Rzecz wymaga uporządkowania w sensie prawnym, dokończenia tej, tak myślę, inwestycji sportowej, tak?
Tutaj pojawia się, szanowni państwo, kolejny problem z zarządzaniem tymi klubami sportowymi. Bo tak jak rozmawiamy i z państwem radnymi, i z dyrektorami szkół, to dyrektorzy szkół bronią się rękami nogami przed przejęciem takich obowiązków zarządcy. Nawet tutaj mieliśmy takie sygnały, że no niechętnie szkoła 16 zarządza tym boiskiem, bo jest tutaj niewidoczne, w Enodole, dotychczasowe gimnazjum 16. Albo brakuje takich fachowców od infrastruktury sportowej, od wynajmu, opieki itd., itd., albo szkoły nie chcą tego robić. Więc to jest kolejny problem kształcenia czy zatrudniania takich menadżerów sportowych w szkołach, no bo komu przekażemy później tą infrastrukturę, jak nie okolicznym szkołom, prawda? Ten teren przy 16 jest oddany w trwały zarząd, a więc zarządza tym de facto dyrektor szkoły przy pomocy swoich pracowników. Może pan Piotr uzupełni? Bo ja jeszcze chciałem, że ja drążę ten temat, dlatego że wiecie państwo, są mody różne, nie? Są na przykład mody na siłownie, na powietrzne i tak dalej, a okazuje się później, że pobudowana gdzieś w błocie, po pierwsze, niewłaściwym terenie i już tam nikt nie przychodzi. Było zainteresowanie, później już nie było. Więc mamy dwie siłownie i do Orbitreku, ja muszę czekać w kolejce. Ale ja chciałem powiedzieć tylko tak, proszę państwa, to jest tablica z 2009 roku. Tak wygląda, nie wiem, czy wszyscy będą widzieć. Tak wyglądał wtedy, to już jest nieaktualne, ale wtedy tak wyglądał projekt, który przyniósł tutaj ówczesny pan dyrektor Młynarczyk z Wydziału Inwestycji i Remontów, gdzie w tym miejscu, my mówimy o teraz o tym terenie, gdzie w tym miejscu planowane było boisko. Nie wtedy. Wtedy już, nie? Także tutaj Arek był zaangażowany też do budżetu obywatelskiego, był zgłaszany taki projekt, żeby tam też rzeczywiście boisko wybudować. To jest teren typowo sportowy. Tutaj oczywiście 43 wygląda już teraz inaczej, bo tam jest Orlik i tutaj jest boisko do bike polo i tak dalej, nie? Ale wtedy, w 2009 roku, wtedy już tutaj też było to projektowane, nie? Jako tak. Pierwsza rzecz to jest uporządkowanie kwestii prawnych, tak? W którą stronę my idziemy, jeżeli nie wykupujemy, to co, jaki jest, czym, nie wiem, jaka jest wizja prezydenta i jego zastępców z tym terenem, tak? No bo pytanie, bo pan Piotr mówi, że projektowany był, ale kto to projektował? Czy to był Urząd Miasta projektował, czy nie, to pan? Urząd Miasta. Urząd Miasta. Więc jeśli projektowali wtedy, no to na podstawie jakichś planów. Tak, nie? Tylko że wtedy to się zmieniło oczywiście bardzo, bo wtedy, mówię, nie było tych środków na Orliki, nie pojawiły się środki na Orliki, to wiadomo, że tutaj na terenie 43 wybudowano Orlik i tak dalej. Ale mówię, my rozmawiamy tylko o tym terenie. Wtedy już planowano to. Wydział Inwestycji i Remontów, wtedy to był Wydział Inwestycji tylko, bo później został połączony, miał taką wizję, to przyniósł dyrektor, że tak w perspektywie x lat do przodu, tak miało to wyglądać. Tylko, że jeszcze wtrącę, w tak zwanym międzyczasie, ta działka, o której mówimy, która zahacza o teren boiska, została zwrócona byłym właścicielom, tak? No właśnie, to są dwie kwestie. Po pierwsze, żeby tam się coś zmieniło, to miasto musiałoby kupić tą działkę, a po drugie zmienić tam plan, bo tam jest mieszkaniówka. Więc tam są dwie rzeczy, dwie trudne rzeczy do załatwienia. No to my nie ukrywamy tego, nie? Ale pytanie o wizję tego miejsca jest bardzo słuszne. Czy może my się nie upieramy, że tam ma być boisko? Ewentualnie potrzeby, jakie są realne potrzeby. Nie ma pomysł na zagospodarowanie tego terenu, biorąc pod uwagę tą sprawę. Kuba jeszcze ma do państwa pytanie. Tutaj tak przychylając się do tego terenu, moim zdaniem, no przynajmniej moje prywatne zdanie jest takie, że nie można tam dopuścić do budowania bloków, bo ten, według mnie ten teren jest cenny sportowo i wypadałoby to, nie wiem, czy porozumieć się z właścicielem, ewentualnie zamienić albo odkupić, no i żeby takie boisko powstało, bo naprawdę już od wczesnej wiosny do późnej jesieni
na boiskach, na tym boisku przy gimnazjum numer 16 i teraz podstawówki praktycznie od samego rana do późnych godzin wieczornych odbywają się zajęcia, czy też zawody w weekendy. Jakby była taka baza, to na pewno by rozwiązany by był problem, bo wiadomo, żeby było więcej miejsca do ćwiczeń i czy też do przeprowadzania różnych zawodów i dla młodszych, i dla starszych. Ale może dobrze byłoby też, żeby na przykład powstała jakaś inicjatywa w tym kierunku. Wtedy to byłoby łatwiej, bo byłaby jakaś taka baza moralna, nawet, że to tak określę, do działania w tym kierunku. Bo w tej chwili, no to tak, mamy jakiś pomysł, no bo to teren, który leży, nie wiadomo co z nim zrobić, trzeba byłoby coś zrobić, nie? Ale jeśli tak, pojawiłaby się potrzeba, konkretna potrzeba, nie? I ona zostałaby mocno wyartykułowana, no to wtedy jak mówię, Ja Pan odpowiem na to pytanie. Na czym się oprzeć, nie? Powstawały różne inicjatywy i tak dalej, między innymi jedną z inicjatyw, to tutaj Jarek był zaangażowany, też, żeby tam powstało właśnie takie boisko i to było zgłoszone nawet do budżetu obywatelskiego. Natomiast jest kwestia, tutaj pytanie należałoby zadać inaczej, bo nawet jak powstanie inicjatywa, to, no to co z tego? Że powstanie inicjatywa, jak my nie wiemy, jaka jest pomysł, tak, ale jaka jest wizja w ogóle miasta na ten teren, bo to, że ja napisałem tam pismo, pan dyrektor na Hulu potraktował to jako jakiś wniosek, bo tam na końcu odpisuje mi, że mój wniosek nie może być zrealizowany, to pismo, które cytował Arek, no nie był żaden wniosek, to po prostu chcieliśmy się dowiedzieć, jaka jest wizja, jeśli chodzi o tą działkę 1:1, w ogóle jak ten teren. To ja mam pytanie, ile lat ten teren leży tak, jak leży? No, no to znaczy, że generalnie nie ma żadnej wizji. Ze 30 pewna, na ile? Wizja była, znaczy się zjawiała, to spadła. Około 30 lat. Ale teraz, proszę Państwa, ale teraz jest to sytuacja taka, jeśli chodzi o te działki. My mamy na przykład, ja podam inny przykład, teraz sprzed chwili dosłownie, gdzie kiedy na przykład przeznaczyliśmy środki na wniosek zresztą rodziców ze szkoły podstawowej numer 43 na budowę chodnika przy szkole 43 właśnie tam prowadzącej tutaj do parku Czechów. I co się okazało, że problem jest własnościowy, ale też problem komunikacji między wydziałami, bo już został wybrany wykonawca, już wykonawca poczynił pierwsze koszty, poniósł i nagle okazuje się, że przysyła informację Wydział Gospodarowania Mieniem do Wydziału Inwestycji, że jest na tym terenie jest postępowanie zwrotowe i nie można zrobić tego chodnika, nie? Ja zaraz powiem, dlaczego podaję ten przykład. Nie można zrobić tego chodnika, bo jest postępowanie zwrotowe, a już został wybrany wykonawca w postępowaniu. I teraz, no i to jest taki problem. I teraz, jak powstaną jakieś inicjatywy, powiedzmy, które były wcześniej, to nawet i urząd miał też wizję tego terenu. No i co z tego, jak my tym pismem na przykład chcieliśmy się dowiedzieć, jaka jest wizja na przyszłość, mając na uwadze tą prywatną działkę. Bo my możemy sobie wymyślać różne rzeczy tam, co my chcemy albo nie chcemy, ale tam jest prywatna działka. I teraz czy, no i tutaj dostaliśmy taką odpowiedź, że w zasadzie no, nic tam się nie będzie działo dalej. No. A jaki to jest areał? Z przyjemnością do Państwa. No miło nam bardzo. No oczywiście ponawiamy prośbę o pamiętanie o tych naszych rzeczach, popieramy tam pisanie tych interpelacji, czy jak tam się to ładnie nazywa. Tak się ładnie nazywa. I właśnie bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Tu jeszcze mamy troszeczkę jeszcze jakieś wnioski, także myślę, że Państwu radni.
Ja tylko prośbę mam jeszcze, jakby Państwo się dowiedzieli coś odnośnie tego, tego żelazowej woli, tego remontu, to jakąś informację do mnie, czy na maila, czy telefonicznie, dobrze, bo to jest tak no, dosyć istotna sprawa. Tak, żeby nie było tej zmobilarnie, tak było tej żłobie. Jasne. Atrakcja na żłobka. Zrobione. Dzieci będą miały gdzie tam gdzieś. Dobrze. Proszę Państwa, gdzie są dalej? Nie dla bardzo proszę. Nie. Ja wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy też. Mieszkańcy między innymi ulicy Dereckiego i ulic tam takich pobocznych nienazwanych, oni tam wnioskują o pewną sprawę, żebym ja podjął, znaczy żebyśmy tu my jako podjęli działanie. Tak, dokończenie tych informacji. Bo ja zacząłem przed, a teraz tylko jedną rzecz, bo to masz już inaczej, ja nie będę tego czytał. Ja proponuję, ja to przekażę panu prezydentowi. Oni tam mają uwagi w sprawie zabudowy, konkretnie, że no, piszą tutaj, że brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast wydaje się pozwolenia na budowę dla na przykład budowy wielorodzinnego osiedla Koncertowa Dolina i tak dalej, i tak dalej. I to te wszystkie ich tutaj takie, tutaj wszystkie te argumenty, te wszystkie to do wątpliwości właśnie kręcą się wokół tego konkretnie, ale to należałoby wyjaśnić przez, powinien wyjaśnić konkretny Wydział Urzędu Miasta, także ja to przekażę do nie będę się dał tutaj drugiej pisma, przekażę do... Na następnym posiedzeniu Pana przeczyta. Tak jest. A co jeszcze? Ja już... Proszę Pan, dorady się coś może co z chodnikiem przy Kapastej? Pan Śliwiorski do mnie dzwonił i powiedział, że jeszcze czekają, bo jeszcze jeden ten. Miał im odpowiedzieć jeden z tych z wykonawców, że jednak podobno się zmieszczą w tej kwocie. Ale to zobaczymy. Czy jeszcze coś? Czy w sprawie Nie, to, jak rozumiem, wszystko idzie zgodnie z planem.